możemy już zacząć. Bardzo będziemy prosili również o skupienie i słuchanie nas z tego względu, że nie mamy mikrofonów, a okres jest jesienny, więc część z nas brzmi jak brzmi. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami, że tutaj frekwencja nam dopisała nie tylko ze strony panelistek i panelisty, ale również z Państwa strony. Temat dzisiejszej dyskusji brzmi, czy wolno nam być wolnymi. Porozmawiamy sobie o wolności wraz z uczestnikami naszej dyskusji, jak i również bardzo zachęcam Państwa do aktywnego udziału. Będziemy mieć później czas na zadawanie pytań, na rozmowę. I tutaj rzeczywiście ze względu na ostatni czas, który jest bardzo taki newralgiczny, dosyć niespokojny, ale jednocześnie przełomowy i taki silny w naszym życiu polityczno-społecznym, no postanowiłam, że ten temat tak naprawdę jest wciąż aktualny i warto o nim porozmawiać teraz w tej jeszcze bardziej aktualnej rzeczywistości. Spróbujemy zastanowić się nad tym, czym jest dla nas wolność, jakie są jej przejawy, w jakim kontekście możemy mówić o wolności, czy w kontekście społecznym, kulturalnym, politycznym i w jakim stopniu możemy pozwolić sobie na to, aby ktoś ingerował w naszą wolność, jakie są jej granice i czy walcząc o wolność jednych nie zawłaszczamy tej wolności drugich. Jakie konsekwencje ponosimy mówiąc, walcząc, domagając się wolności wyboru? Bardzo się cieszę, że nasze panelistki i jeden uczestnik dyskusji mam mówić panelistki, to będzie prostsze. Będzie prostsze. Że te osoby zgodziły się na uczestnictwo i tak bardzo entuzjastycznie i nie musiałam namawiać. Bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście ekipę mamy doborową. Niestety jeden panelista nam się dzisiaj wyłamał, ponieważ się rozchorował, nad czym ubolewam. Nie będzie z nami Andrzeja Jeźwika, aczkolwiek pozdrawia nas serdecznie i jest z nami gdzieś tam mentalnie. Pozwolę sobie na początku przedstawić osoby, po części pewnie Państwu znane, być może nie, dlatego tak będę się wysiłkować ściągą, aby nic mi nie umknęło, przedstawiając uczestniczki naszej dyskusji. Chciałabym przywitać Ewelinę Seklecką. Ewelina Seklecka to prezeska Fundacji Punkt Widzenia, działająca na rzecz równości płci, feministka, współautorka raportów badań nad społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami przemocy seksualnej oraz obrazami kobiecości i męskości w lekturach szkolnych. Absolwentka podyplomowych Gender Studies Polskiej Akademii Nauk, pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Treningu Grupowego, Training and Consulting oraz kursu analizy transakcyjnej pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w ośrodku psychoterapii i psychologicznych ION. Poznajcie Ewelinę. Jesteś szczegółowa. Paulina Konstancja Maciejewska. Myślę, że znana Państwu ostatnio na pewno ze strajków kobiet. Członkini Ciepucha Wrocław od ponad 10 lat z przerwami zajmuje się społecznym aktywizmem, organizacją, koordynacją i obsługą wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjno-rozwojowych. Pasjonuje ją zgłębianie możliwości, poszerzanie granic ludzkiego, a przede wszystkim własnego umysłu. Nie poprzestaje na teoretyzowaniu, śpiewa, maluje, angażuje się w prace manualne, trenuje sztuki walki i testując na sobie poznaje metody terapeutycznej pracy z ciałem. Pasjonuje się turystyką, ale zamiast krajów i zabytków woli zwiedzać coraz to nowe środowiska. Grupy i wewnętrzne światy ludzi, których spotyka na swojej drodze, wciąż redefiniując przy tym siebie. Przywitajcie Paulinę. Małgorzata Tracz, polityczka, od maja 2015 roku przewodnicząca Partii Zielonych, liderka z listy Zjednoczonej Lewicy w okręgu wrocławskim w wyborach do Parlamentu 2015. Aktywistka ekologiczna, miejska i społeczna, nauczycielka akademicka, zaangażowana w projekt ustawy Ratujmy Kobiety. I teraz następny, osoba gdzieś się tutaj potknęła, ale już wracam do ścianki. Następną osobą będzie Monika Piotrowska Marchewa, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się badaniem dziejów ubóstwa, filantropii i aktywności społecznej w XIX i XX wieku. Drugi jej ważny nurt jej badań to historia kobiet. Obecnie pracuje nad książką habilitacyjną o nauczycielkach w Polsce międzywojennej. Działa w Dolnośląskim Kodzie, współredaguje jego biuletyn Dekoder i wspiera aktywnie Ogólnopolski Strajk Kobiet. I Karolina Micuła, aktywistka i muzyczka, wokalistka, nauczycielka śpiewu, działająca na polu sztuk performatywnych, praktykująca jogę weganka, niegdyś działająca na rzecz Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej i Wrocławskiego Forum Miejskiego. Obecnie związana jest z ogólnopolskim strajkiem kobiet i publicznością Teatru Polskiego we Wrocławiu. Oraz Bartek Lis, doktor nauk społecznych, socjolog gender, badacz społeczny, animator kultury. Studiował Gender Studies na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Oslo. Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław. Członek Fundacji Art Transparent, współpracownik Fundacji Impact i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EON w ramach programu Latających Socjologów. Nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturalnej we wrocławskiej Skibie. Marzy o podróży w Himalaje i Karakoru. Spotkanie poprowadzi moja skromna osoba, Daria Sudoł. Witam serdecznie. Chciałabym zadać takie pierwsze... Tak. Ja przepraszam, jedną rzecz taką, jakbym zaprosiła wszystkich Państwa o przesunięcie się tak troszeczkę, o przesunięcie się do przodu, żeby nie zapraszać osób, które są na końcu będą miały szansę, żeby je przepraszać. Jasne. Pierwszym pytaniem, które chciałabym Wam zadać, to jest pytaniem tendencyjnym, nieco banalnym, a wbrew pozorom nim nie jest. Chciałabym, żeby każdy z Was powiedział, czym jest dla Was wolność, no, osobiście. Zapraszam pierwszego chętnego. To może ja zacznę? Dobrze. Ale nie stosuję rzeczywiście. Tak, no, zagadnienie wolności jest dosyć złożone, jak wszyscy wiemy. Każdy może inaczej interpretować. Natomiast to, czym dla mnie jest wolność, to jest jednocześnie równość. Nie da się mówić o wolności, nie mówiąc o równości. Mamy w naszym Zielonym Manifestie taką... No, bardzo ładne zdanie, które według mnie doskonale nadaje się na tę dzisiejszą debatę, a mianowicie to, że wolność niezrównoważona równością jest zawsze wolnością silniejszego. Czyli jeśli mamy pewne społeczeństwo, państwo i ludzie nie funkcjonują w nim na równych zasadach, część osób jest dyskryminowana, część osób ma mniej praw niż reszta społeczeństwa, to nie możemy tak naprawdę mówić o pełnej wolności. Bo ci, którzy są równiejsi, jeśli nie ma powszechnej równości, Oni tak naprawdę ustalają zasady i żądają, by ci, którzy są mniej równi w ich mniemaniu, do tych zasad się dostosowali. Tutaj ma to zastosowanie w naszym temacie, o którym pewnie będziemy najwięcej mówić, a mianowicie o prawach kobiet. Obecny kompromis aborcyjny powoduje, że tak naprawdę kobiety są obywatelkami gorszej kategorii. Mężczyźni nie mają limitacji, na jakie zabiegi muszą mieć zgodę, jakie zabiegi mogą być wykonane. Natomiast kobiety tę zgodę muszą uzyskać, są w przypadku tego kompromisu, który nie jest kompromisem aborcyjnego, 3 tylko dopuszczalne sytuacje, kiedy kobieta ma prawo decydować o swoim życiu tak naprawdę i o swoim zdrowiu. Więc dopóki kobiety nie odzyskają pełni praw, to tak naprawdę nie będą w pełni wolne, bo zawsze będą nierówne i zawsze będą spychane do tej kategorii właśnie gorszych obywatelek. Także jak dla mnie wolność i równość no nie bez kozery były hasłami rewolucji francuskiej i też takiej całej myśli filozoficznej XIX wieku, XX wieku i także teraz. Nie da się mówić po prostu o wolności bez mówienia o równości. Dziękuję Wasi za ten ważny głos. Rzeczywiście jest to bardzo istotne, co powiedziałaś, tak? Czyli ta wolność jednych może być tak naprawdę niewolą drugich, jeżeli nie ma tej równości. Dzięki. Kolejna osoba. Ja bym chciała z trochę innej perspektywy trochę podzielić się moimi doświadczeniami jako wokalistki, nauczycielki śpiewu, ponieważ praktykuję też bardzo różne metody pracy z ciałem. I nie będziemy nigdy wolni ani wolne, dopóki nasze ciała nie odzyskają wolności. Cała awangarda artystyczna nie bez powodu używała własnego ciała jako przedmiotu walki politycznej tak naprawdę i różnych przemian społecznych. I obserwuję to po ludziach, z którymi prowadzę zajęcia. Dopóki człowiek nie jest w zgodzie z własnym ciałem, dopóki nie może samostanowić o sobie, dopóty wszystkie ograniczenia społeczne i wszelkie blokady w tym ciele się w pewnym sensie odkładają i sprawiają na to, jak w konsekwencji tego nasz instrument, którym chcemy się wyrażać, którym chcemy dzielić się naszą ekspresją artystyczną, jest zupełnie przyblokowany. Także dla mnie wolność jest również tożsama z tym, że mamy wolne ciała. Mamy wolne ciała, bo ciało jest obszarem walki politycznej. I to jest też bardzo tutaj ważny element ogólnopolskiego strajku kobiet. I cieszę się, że nareszcie mamy szansę o to powalczyć. Tak jak powiedziałaś, ta wolność wewnętrzna, ona przejawia się na wolność tak naprawdę zewnętrzną. Tak? Absolutnie. I dlatego walczymy tak, o siebie, o swoje ciało, o swoje organizmy, bo to jest częścią nas, samostanowienia. Z tym chora, więc przepraszam, staram się jak najgłośniej. Mogę ja, Daria. Ale też chciałam w ogóle Państwa strasznie przywitać i proszę Was o wolność w tej sytuacji. Mówcie, jak jest za cicho, tak? Bo to jest taka sytuacja nietypowa, a możemy tutaj powiedzieć parę ciekawych rzeczy i też od Was usłyszeć parę ciekawych rzeczy. Ja w ogóle przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja jestem w wielkim szoku, że tu siedzę z Wami. Tak? Przy Was, jeśli chodzi o działalność publiczną, to ja w ogóle mogę Wam wszystkim buty czyścić, tak? Całe życie siedziałam na uniwersytecie i nagle od roku przez sytuację polityczną wskoczyłam na głęboką wodę. Tu siedzi kolega, którego powinnam też wskazać palcem, który ze mną razem robi tego depodera, Maciej Pokrzywa. I to jest biuletyn, który robimy w ogóle w kodzie. Tak, przeszliśmy z ulicy, po prostu zaczęliśmy go robić i też głośno krzyczymy o wolność w tym biuletynie. Ale nie o tym chcę. Skoro o ciele, to o umyśle. I też trochę tak z osobistej perspektywy. Co dla mnie znaczy wolność? Ja jestem taką zwykłą dziewczyną z przedmieścia wrocławskiego, która z uporem maniaka strasznie chciała pracować naukowo. No i faktycznie, no, Jak się tak człowiek strasznie zaprze, no to w końcu na tej uczelni zostaje. Oczywiście gdzieś tam ryjąc nosem, dorabiając i w ogóle i cuda wyczyniając. I proszę Państwa, zdałam sobie sprawę, że jakie musiałam pokonać przeszkody, żeby móc zachować wolny umysł, czyli pracować sobie naukowo, myśleć tak jak chcę, czytać książki, które chcę i za to jeszcze zarabiać pieniądze, tak? Za to, że będę te książki czytała. To trzeba było pokonać opory, no nie tylko finansowe, bo to jest normalna rzecz, o tym też się nie należy wstydzić mówić, tak? Jak się jest z rodziny kiepsko sytuowanej, to trzeba, nie wiem, jakieś debilne prace wykonywać, nie wiem, walczyć o stypendia, zdobywać różne możliwości, a potem się okazuje jeszcze, że trzeba na przykład wyszarpać sobie prawo do wolności myślenia w małżeństwie. Ja jestem rozwódką, po 11 latach się okazało, że nie ma miejsca na moją wolność myślenia. To znaczy moja praca jest jakaś niepotrzebna, jest dodatkiem, jest nie wiadomo czym, przecież najważniejsze jest bycie żoną, matką i tak dalej, a to jest jakaś kpina, marzenie o pracy naukowej i tak dalej. Potem się okazało, że wolność trzeba sobie wyszarpać na uniwersytecie, bo tam też się okazało, że zajmowanie się historią kobiet powoduje, że starsze pokolenie profesorów mija mnie na schodach i mówi LBGT idzie, na przykład, tak? Tego typu teksty słyszę właśnie. Albo na przykład, nie wiem, jadę do Pałacu Staszica w Warszawie na pierwszą w życiu konferencję, jestem młodą studentką studiów doktoranckich, przeżywam bardziej niż ci, którzy będą mnie słuchać, po czym wita mnie tam jakiś profesor i pierwsze co robi, to obejmuje mnie i mówi, jaką pani ma zgrabną talię. Ja sobie myślę, ja pierniczę po prostu, ja nie po to przyjechałam, tak? Nie po to przyjechałam, żeby pokazywać swoją talię, nie po to się całe życie szarpie, żeby móc pracować umysłowo, żeby ktoś patrzył na moje ciało, tak? Zamiast na to, co ja mam w głowie. Potem się okazuje, że kiedy już człowiek wywalczy sobie tą przestrzeń na myślenie, jako tako opędzi sprawy finansowe i może faktycznie spędzać czas, a ja jestem taki człowiek biblioteki, całe życie, tak, od 17 lat na jednej uczelni, to się nagle okazuje, że zmienia się historia i nastają rządy, które też chcą mi zakneblować usta, tak? W którym moja tematyka, którą się zajmuję, historia kobiet, nie wiem, historia nauczycielek w II Rzeczypospolitej, które też dostawały w kość od państwa, ale o tym będzie książka, kiedyś Państwu powiem, czy dam sygnał Darii, to Daria przekaże, to tam Państwo mogą przeczytać, jak miały przerąbane te nauczycielki. Ale w każdym razie okazuje się nagle, że człowiek spokojnego charakteru, bo ja naprawdę jestem spokojnego charakteru człowiek, siedzący sobie w domu wśród swoich książek, musi wyjść na ulicę i zacząć się drzeć. Rozmawiałam z kolegą Maciejem o tym, jakie były emocje, kiedy człowiek pierwszy raz poszedł pod TK w Warszawie 12 grudnia tamtego roku i czuł się kretyńsko, wierzcie mi Państwo, no ludzie, ja zazwyczaj krążyłam między domem, przedszkolem, szkołą mojego syna, uczelnią i domem znów. I nagle stoję z flagą polską, jak ten baran, i sobie myślę, pierwsze uczucie zażenowanie. Wiecie Państwo, co ja tu robię w ogóle? Tak macham tą flagą, myślę sobie, no nie wyrażam zgody i w ogóle i tak dalej. Potem już po roku wycierania bruków, pisania prasy opozycyjnej, nie wiem, działania, to człowiek już dostał takiego szlifu, że już wie o co chodzi, chociaż i tak moje doświadczenia w porównaniu z waszymi to jest pikuś. No i jeszcze strajk kobiet, tak? To już w ogóle, to już po prostu dostało się skrzydeł, tak? Ale czym dla mnie jest wolność? Jest wielkim pytaniem, dlaczego do jasnej cholery mamy XXI wiek, ja jestem kobietą i dalej nie mogę być zupełnie swobodna w wyborach życiowych, zawodowych, naukowych, społecznych, czy nawet dotyczących właśnie aborcji, antykoncepcji i tak dalej, skoro, jak znam historię kobiet i znam historię społeczną od XIX wieku, no ileś ludzi, ileś pokoleń o to walczy. To o co chodzi, tak? Takie moje pytanie w zawieszeniu dla Państwa. Dzięki Moniku za Twój ważną głos, to pokazuje, znaczy w ogóle Twoja wypowiedź będzie też, jest już tak w przedbiegach, jest odpowiedzią trochę na moje pytanie, tak, następne, aczkolwiek bardzo, bardzo mnie cieszy rzeczywiście to pytanie rzeka, czym jest dla Was wolność, proszę spojrzeć, jak szeroki spektrum ma, tak? Że jak bardzo wymiarowo możemy podejść tak bardzo osobiście, ale też w przekroju społecznym. Dzięki wielkie. To co z równością, też bardzo ważne, prawda? To co tutaj mówi. Dokładnie. Ewelino, jak z Twoją wolnością? Bardzo prosimy o taką głośność jak Monika. Nie jestem pewna, czy mi się to uda. Czy ja coś mądrego powiem po tym, co już zostało powiedziane? Nie wiem. Tak. Zastanawiałam się nad tym pytaniem, Daria, od Ciebie i myślałam sobie, że dla mnie wolność to jest możliwość dokonywania suwerennego wyboru, ale słowem kluczem jest tutaj ta suwerenność. I zastanawiam się, na ile suwerenne są wybory, te, które nie są ograniczone przez prawo. Bo myślę, że stosunkowo łatwo się odnieść do kwestii chociażby zakazu aborcji, próby zdelegalizowania całkowitego aborcji, kiedy mamy kogoś, kto próbuje nam tego zakazać, zapisać to, jest to formalny zakaz. Ale co z tymi wszystkimi sytuacjami, które dotyczą mnie jako kobiety, kiedy nikt mnie nie niewoli? I ja wybieram na przykład, że wychodzę za mąż, wybieram, że rodzę dziecko, wybieram, że to dziecko wychowuję, że zostaję z nim w domu. I na ile to są faktycznie moje suwerenne wybory w tym kontekście, w którym się znajduję, w tych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. To jest moje pytanie o wolność. Narzucone, prawda? Tak, to jest właśnie moje pytanie o wolność. Co mnie niewoli, kiedy żaden zapis prawny mnie nie niewoli i kiedy dokonuję własnych decyzji, a potem z biegiem lat i przyrostem wiedzy i doświadczeń zadaję sobie jednak pytanie, na ile to była moja decyzja, a na ile realizowałam czyjś nasz wspólny społeczny pomysł na swoją aktywność. No to tak jak powiedziałaś, Ewelinko, o czym wspomniała też Monika wcześniej, tak? Gdzieś tam dokonujemy tych wyborów życiowych, wyrastamy w pewnych oczekiwaniach właśnie kulturowo-społecznych, dokonujemy ich, a później okazuje się, że tak naprawdę no, część z nas może nawet w danym momencie tego nie czuje, a część, gdy poczuje, czuje się również wykluczona, tak? Że gdzieś no, odczuwam, że ta moja wolność jest zawłaszczana. Ja miałam podobny problem, tak? Gdzieś problemu z kształceniem się, dokonałam jakiegoś życiowego wyboru, też jestem po rozwodzie. To pewne rzeczy okłóca się bardzo później dużymi obciążeniami po prostu życiowymi. Ale to jest właśnie pytanie na to, czy chcemy się na to zgadzać, czy rzeczywiście, czy musimy się na to zgadzać, czy następne pokolenie będzie mogło wybierać trochę inaczej. To bardzo dużo zależy tak naprawdę od nas, tak? Jak teraz my już, jaki grunt będziemy przygotowywać do naszych pokoleń. Dzięki wielkie i Paulino, jak to u Ciebie z tą wolnością? No właśnie też tak słucham przedmówczyń, słucham i... Pytanie jest dla mnie trudne o tyle, że wolność zawsze występuje, coś za tą wolnością idzie, to znaczy jest wolność słowa, wolność wyboru, wolność, nawet wolna wola, tak jak wolność sama w sobie zawiera już tę wolę i jakby no jest to zapętlenie pewnego rodzaju. Gdyby sprowadzić to do podstawowego, takiego fizycznego znaczenia, to dla mnie jest to bycie właścicielem własnego ciała, ze względu na to, że wolność poruszania się, wolność operowania tym ciałem, no to jest wolność operowania i wolność wpływania na ruch, na swoje myśli, chociaż to też jest trudny temat. Przepraszam, ja się dzisiaj mocno zapętlam, bo dla mnie też temat wolnej woli jest dość trudny, ze względu na to, że przy takiej ilości bodźców, którymi jesteśmy bombardowani, przy pewnego rodzaju środowisku, w którym wyrastamy, przy pewnego rodzaju, przy tych zestawach norm społecznych, w których wyrastamy, no ciężko jest mówić o całkowicie wolnej woli, bo cały czas coś na nią wpływa i w pewnym sensie jedyne co możemy, jedyne co możemy zrobić, to poddać się, nawet nie wiem, na ile jest to wolny wybór, poddanie się którejś z tych rzeczy, które na nas wpływają w danym momencie, bo dużo też do nas dociera nieświadomo, poza świadomością właśnie. Także ja bym to sprowadziła właśnie do tego bardzo fizycznego, podstawowego znaczenia, znaczy w fizycznym znaczeniu byłaby to wolność operowania własnym ciałem i robienia z nim tego, na co mam ochotę, ponieważ jest to moje ciało. I w kontekście myślenia powiedziałabym, że dla mnie jest to wolność podejmowania decyzji, a również tych, które mogą dla kogoś być złe, to znaczy mogą być uznane za niekorzystne dla mnie, ale wydaje mi się, że ja mam do tego prawo, żeby nawet, no nie wiem, wybrać taką ścieżkę życiową, która jest zupełnie nie jest szanowana społecznie na przykład. Czyli samostanowić o sobie, tak? Wbrew gdzieś tam jakimś normom albo nawet poczuciu czyjegoś poczucia, że na przykład, że sobie szkodzisz, tak? Że coś było dla ciebie lepsze albo że twój wybór może nie do końca jest tak naprawdę dla ciebie dobre. Tak, to jest wolność. Czasami sobie przez tą wolność szkodzimy, tak, ale... Ktoś, kto jest na zewnątrz, nie może wiedzieć, jakie ja mam z tego doświadczenie, więc no to też jest, no to jest, tak jak powiedziałam, bardzo skomplikowane. No. Tak, to zagadnienie jest bardzo takie... No może to, że ja się na własnym błędzie czegoś nauczę, będzie na mnie znaczyło dużo więcej, dużo silniej wpłynie na moje życie niż 20 czy też 2000 porad od innych osób, które to przeżyły i nie chcą, żebym ja to przeżywała, bo ja mam prawo zdecydować, żeby to przeżyć. To jest właśnie dla mnie wolność. I to jest często ciężko zrozumieć. Mi było bardzo długo w moim życiu ciężko zrozumieć to, że ktoś obok mnie ma prawo podjąć wybór, który według mnie może być no, szkodliwy dla tej osoby, ale ta osoba ma prawo do tego, żeby go podjąć. Ja mam prawo do tego, żeby wyrazić moje zdanie. No i to jest trudne w wolności. Bo to działa w dwie strony, tak? Bo my domagamy się tej wolności, ale czasami trudno nam dać tej wolności komuś innemu, bliskim osobom i za wszelką cenę staramy się chronić, tak? Te osoby, bo my uważamy, że tak będzie lepiej, ale rzeczywiście no, miłość też jest związana z wolnością, tak? I czasami po prostu dając wolność, nie do końca zgadzając się z pewnymi aspektami, no ale szanujemy czyjąś autonomię. Ale wolność to niestety najczęściej jest wolność w jakichś ramach. Również. Tutaj chyba bardziej o tych ramach będziemy rozmawiać. Nie o samej wolności. Tak, właśnie. I Bartku, jak to według Ciebie wyglądasz? Znaczy, ja powiem szczerze, że mam dosyć duży bajzel w głowie, masę nieuporządkowanych myśli, no bo bądźmy szczerzy, no to nie jest tak, że budzimy się o poranku i zadajemy sobie pytanie, czy ja jestem wolny, czym jest wolność, jak wolność definiuje, więc wszystko, co teraz mówimy, jest jakąś próbą rekonstrukcji tego, jak wyglądało nasze myślenie i przeżywanie w ostatnim czasie, albo nawet bardziej w głąb, także w tym sensie jest to naprawdę nieuporządkowane. Chyba nie powiem wiele więcej ponad to, co dziewczyny już mówiły. Może dodałbym tylko to, że jedną rzeczą jest wiedzieć, że coś możesz, tak? Co to znaczy, że możesz? W tej najbardziej podstawowej wersji to jest to, że prawo ci na to pozwala. I okej, no to teraz sprawdzam. Czy ja mogę pocałować faceta w rynku, albo na uniwersytecie, albo w jakimś innym publicznym miejscu? No mogę. Prawo w Polsce mi tego nie zabrania. Ale teraz jest pytanie, które z tych wolności i tych praw zagwarantowanych w polskim prawie faktycznie są do zrealizowania? Jak ja mogę sprawdzić, czy one są do zrealizowania? To, czy wspólnota, albo grupa osób, społeczeństwo, mieszkańcy gwarantują mi również to, że z tego prawa mogę skorzystać, nie ryzykując czegoś. Ja odpowiadam sobie już teraz nie tylko w teorii, ale w praktyce, że pocałować tego faceta na tej ulicy nie mogę. I w tym sensie jestem niewolny. Oczywiście, gdybym to powiedział w jakiejś dyskusji z mężczyznami, politykami, to by mi powiedzieć, no ale kto panu to zabrania? No, proszę to robić, proszę to robić. I w tym sensie jakby zwracam uwagę na to, że wolność jest w pewnym sensie bardzo, bardzo mocno jakby prezentowana, przedstawiana jako kwestia wyboru, indywidualizmu, czegoś uzyskanego, tak, po 1989. Podczas gdy zapominamy, że ona jest, ta kategoria, to pojęcie jest bardzo mocno powiązane z takim wspólnotowym aspektem, tak? To po pierwsze. Po drugie, bardzo często mówimy o tej wolności od czegoś, że jesteśmy już wolni od najeźdźcy, wolni od okupanta i tak dalej, ale za rzadko mówimy o tym, że mamy wolność do czegoś. Dlatego, że wolność do już wskazuje na to, że musimy jakąś pracę wykonać. Ja muszę wykonać pracę względem mojej wolności, ale też względem twojej wolności, żeby ją uszanować, żeby ci pomóc, jeżeli potrzebujesz, aby ktoś cię wsparł w realizowaniu tej wolności i tak dalej, i tak dalej. A to prowadzi nas do kolejnego wątku, czyli wolność i edukacja. No niestety, ale do edukacji, do wolności trzeba się uczyć. Nie indywidualnie, ale szkoła jako instytucja najbardziej, przynajmniej systemowo do tego wskazana, chyba się tutaj nie spełnia. No właśnie tak powiedziałaś bardzo ważną rzecz, czyli o tym, o wolności od czegoś, bo my tak łatwo walczymy, prawda? Tak zagrzewamy się, jest nam łatwiej, ale do czegoś. I szanowanie i rzeczywiście gdzieś przepracowanie pewnych rzeczy, no to jest już trudna kwestia i właśnie ten głęboki szacunek bardzo do drugiej osoby, czasami do niezrozumiałych dla nas postaw, to jest kwestia, której no, przez całe życie chyba musimy się uczyć i jakoś tam społecznie, ale też bardzo indywidualnie. Czasami zaskakujemy siebie na co dzień w różnych sytuacjach, ale to, co właśnie powiedziałeś, to właśnie edukacja. Jedna z bardzo ważnych spraw i tutaj właśnie zarówno ty, Gosia, jak i Monika, myślę, że możecie, właśnie już Monika gdzieś nawiązała do tego, tak? Do tej wolności w edukacji. Rzeczywiście, no jak oceniacie to? Czy rzeczywiście jest tak, że no nie wiem, młodzi ludzie teraz uczący się, o czym są wychowywani na ludzi wolnych, tak naprawdę? Jak to obserwujecie właśnie z perspektywy nauczycieli akademickich? Bo nie mamy tutaj nauczycieli nauczania początkowego na przykład. Więc jak to wygląda z waszej perspektywy? Ja mam wrażenie, że jednak ta szkoła podstawowa albo nawet edukacja jeszcze przedszkolna są kluczowe w uczeniu może nawet nie tyle co wolności, tylko pewnych postaw obywatelskich. Tak naprawdę w polskiej szkole, jeszcze pamiętam ze swoich czasów, jak chodziłam do podstawówki, do liceum, są przedmioty, tak, wiedza o społeczeństwie, nie wiem, czy to się teraz inaczej nie nazywa, ale tak naprawdę to są pewne suche fakty, których się trzeba nauczyć, napisać i zapomnieć. A nie ma takiego szerszego obrazu, co nam właśnie daje to, że jesteśmy jednostkami funkcjonującymi w pewnej społeczności, jakie są nasze prawa, jakie są obowiązki, gdzie leży granica tej naszej wolności, a gdzie leżeć nie powinna. Bo dużo jest pustych haseł, tak? Mamy właśnie czy wolność prasy, wolność wyboru, wolność zgromadzeń, wolność słowa, natomiast na co to się przekłada? Jak my tej wolności, którą mamy, wolności jak my jej używamy? I dopiero na fali protestów rozpoczętych przy okazji prób upolitycznienia, zawłaszczenia czy umniejszenia roli Trybunału Konstytucyjnego to gdzieś wybuchło, bo po tych 25 latach wolności tak naprawdę dalej nie wiemy, czym ta wolność jest. Dalej nie chcemy, też mówię troszeczkę z punktu widzenia politycznego, dlatego że ta polityka, ona nie jest gdzieś daleko i ona nie dzieje się w Sejmie. Strajk kobiet pokazał, że ona może dziać się na ulicy. Natomiast tych działań musi być więcej, bo prawa kobiet to jest jedna kwestia, ale tych kwestii, które w państwie można zmienić, jest dużo więcej. I tak naprawdę ta nasza wolność do decydowania to jest też wolność do kreowania państwa, w którym żyjemy. I nie powinniśmy tego robić raz na 4 lata, głosując w wyborach parlamentarnych albo raz na 4 lata w samorządowych albo w europejskich, tylko tak naprawdę powinniśmy mówić to sprawdzam politykom, publicystom dużo częściej, zadając pewne pytania, wychodząc na te ulice i demonstrując, bo to jest przejaw naszej wolności, a troszkę nam tego brakuje. Także tego właśnie szkoła nie uczy. Szkoła nie uczy takiego obywatelskiego zaangażowania. Szkoła uczy na przykład przedsiębiorczości i tego bardzo często, by nie patrzeć dalej niż czubek własnego nosa, bo tak naprawdę dbać tylko o siebie, być przykładnym obywatelem. Gdyby jeszcze szkoła uczyła płacić podatki, to jest dobrze, to też by była rewelacja, że to idzie na nasze wspólne dobro, tak? I na zmienianie przestrzeni, która jest dookoła nas. Więc szkoła, też jest ten model nauczania inny, bo my dalej mamy taki model nauczania bardzo indywidualistyczny, czyli są sprawdziany, każdy osobno ma swoją wiedzą się wykazać, odpytywanie w szkole, natomiast w państwach, które jakby tę lekcję z wolności odrobiły, jest inny model nauczania, a mianowicie jest praca w grupach, w różnych grupach, tam gdzie trzeba się wspierać, gdzie jedna osoba może... mają takie komplementarne umiejętności, tak? Że jedna osoba zna się na danej dziedzinie, druga osoba na drugiej i potrafią ze sobą współpracować, też przyjmując różne role. Raz rolę lidera, raz rolę osoby, która wykonuje pewne prace albo nadzoruje. I to jest też bardzo ważne przygotowanie do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, a my mamy ten tryb taki bardzo indywidualistyczny i nastawiony tylko i wyłącznie na własne korzyści z pominięciem tego dobra wspólnego. Cały czas to społeczeństwo obywatelskie od podstaw u nas kuleje, prawda? No... Ale to też nie jest tylko wina szkoły, bo to jest wina też tego, jak my postrzegamy. Bo skoro rodzice tak, mają podejście, że lepiej się nie wychylać, lepiej się nie angażować w działania lokalne, lepiej z sąsiadom nawet nie mówić dzień dobry, bo po co dbać o te więzi społeczne, to potem no, idzie też na dzieci, a jakby szkoła to jest część procesu socjalizacji. Rodzina, właśnie ci sąsiedzi, znajomi, to jest druga część. Dlatego musimy wymagać od siebie tego zaangażowania w wolność, w obywatelskość, bo sama szkoła, nawet jakby był program bardzo dobrze przygotowany pod tym kątem, nic nie da. Dokładnie. No, tutaj to, co powiedziałaś, ja też obserwuję na przestrzeni paru lat taki duży odwrót, właśnie, znaczy powrót do tej socjalizacji, do tych więzi takich sąsiedzkich, społecznych. Jest tutaj u nas wśród publiczności Majka Zabokrzycka z Fundacji Domu Pokoju, z Infopunktu Łokietka 5 i no, miałam taką przyjemność i obserwować i współpracować z Majką i rzeczywiście szereg działań na nadodrzu i projektów, aktywności, które właśnie sprowadzają się do tego, żeby właśnie ludzie spotykali się na osiedlach, rozmawiali, żeby te podwórka wyglądały inaczej. I ja słyszałam o takich głosach, że ludzie w sytuacjach inicjowanych przez wolontariuszy czy pracowników Łokietka okazywało się, że najpierw mówili, przecież my mieszkamy tyle lat razem wspólnie, gdzieś tam przemykamy obok siebie, a fajnie jest tak rzeczywiście zjeść tutaj kawałek ciasta, rozmawiać, albo wspólnie, no nie wiem, rzeczywiście nawet te roślinki sobie pouprawiać, tak? To jest, ludzie tego łakną, więc mnie bardzo cieszy taka tendencja powrotu do tego, bo to już jest jakiś krok, tak? Czyli szkoła jest bardzo ważna, ale to, jak to czym jakby nasiąkamy w środowisku, w domu, co przekazujemy naszym bliskim, to też jest ogromnie ważne. Czy byście chcieli coś dodać w tym temacie? Ja bym chciała, jeśli można. Szkoła jest ważna i też sama z własnych doświadczeń uważam, że młodzi ludzie poza tym aspektem, że nie wykształca się w nich poczucie wspólnotowości, to jeszcze kończąc liceum ogólnokształcące, nie mają zielonego pojęcia o świecie, w którym żyją. Wiedzą za to wszystko na temat sztuki starożytnego Egiptu, wiedzą wszystko o bitwie pod Grunwaldem, natomiast nie mają pojęcia o rzeczywistości tej najbliższej, która ich otacza, która ich dotyka na co dzień. Później taki młody człowiek wyjeżdża na studia, z reguły do jakiegoś większego miasta w Polsce i nie interesuje się, nie bierze udziału w wyborach, nie wie, co się dzieje na ulicy, nie czyta żadnej prasy, bo nikt nie powiedział mu o świecie, w którym on żyje. Programowo nawet wszystkie przedmioty historyczne, artystyczne, muzyczne. Młody człowiek nie ma w ogóle wykształconej jakiejś takiej wrażliwości na odbiór współczesnej kultury. I potem styka się z czymś przyjmuje postawę krytykującą, bo tego nie rozumie. Nie rozumie tego, co obecna partia rządząca robi ze swoimi obywatelami. On nie ma pojęcia o tych procesach, bo to wszystko kończy się gdzieś w zamierzchłym okresie historycznym. Nawet studiując na Uniwersytecie Wrocławskim, ja kończyłam akurat historię sztuki, i historia sztuki programowo zakończyła się na latach 20. XX wieku, czyli 100 lat temu. Na poziomie akademickim 100 lat temu. To jest dramat. Mhm. No, są te badania PESA, tak dobrze mówię, pokazujące kompetencje gimnazjalistów. Okazuje się, że nasi gimnazjaliści są świetni w takich intelektualnych zadaniach, ale są bardzo kiepscy w pracy grupowej. Tak? Nawet nieźle rozwiązują problemy, ale znowu indywidualnie. Ja jednak powiem, że to jest wina starego modelu szkoły, ale to nie tylko w Polsce. To jest w ogóle model szkoły jeszcze XIX-wiecznej, pruskiej, która się w ogóle już nie sprawdza w dzisiejszych czasach i na szczęście są w szkołach światłe jednostki, nauczyciele, którzy to absolutnie ignorują, przełamują, robią po swojemu, robią projekty z uczniami i wypuszczają kapitalne grupy ludzi umiejących współpracować. Pokłosie tego już widzimy, bo musiało minąć od 89, tak mniej więcej te 25 lat, żeby ludzie po pierwsze, nie wiem, strząsnęli z siebie te resztki komunizmu i w ogóle nacieszyli się dobrami, tak? Tymi wersalkami, telewizorami i samochodami sprowadzanymi z zagranicy. I ich dzieci, jeszcze nie nasze, te malutkie, ale te takie pomiędzy, tak? Nami tutaj, a tymi małymi, one już wiedzą, co robić. To znaczy, ja jestem raczej pełna nadziei, bo jak patrzę na to, co się dzieje, jak wzrasta ten ruch taki samoorganizacyjny, właśnie kolektywny, słowo niepotrzebnie źle traktowane, tak? To widać. I to, że wy tutaj działacie też, to też w jakimś sensie jesteście awangardą tego, tak? Ale dajecie dobre sygnały, dobre wzory i przychodzą przecież do was młodzi ludzie, tak? Przychodzą i będzie coraz więcej, czyli moje pokolenie 40+, plus, no to już tak będzie musiało się uczyć od tych młodszych. Ale jeżeli jeszcze w miarę będzie otwarte, to się nauczy, starsze też jeszcze, ci najstarsi, no trudno, no to już niech sobie tej emerytury dożyją, ale nie powinno być tak źle, to znaczy ja myślę, że teraz, paradoksalnie, śmieliśmy się tutaj ze znajomymi, paradoksalnie to mamy za co podziękować temu cholernemu Kaczyńskiemu, przepraszam, to się nagrywa? Nieważne. On nas tak wkurzył i tak nas obudził, że naprawdę ja jestem w ciężkim szoku, skoro ja nawet się ruszyłam z tych swoich regałów, tak, zakurzonych. To znaczy, że jest nieźle, ale mówię oczywiście o tych wszystkich młodych, którzy teraz byli na strajku kobiet. Możecie sobie wyobrazić wzruszenie, tak? Kiedy tam się stało. Ja myślałam, że będę płakać po prostu, zamiast się śmiać i szczerzyć, to będę płakać, dlatego, że to jest niesamowite, że oni przyszli wreszcie. I oni to zmiotą, to oni są jak las z Macbeta po prostu, to już tu się nie zatrzyma. Organizatorki strajku młodych. Dziękuję, naprawdę. Dziękuję, bo to jest, kurczę, wielka sprawa. I moi studenci jeszcze, tak? Ja mam tam tych 20-kilkulatków, oni jeszcze są zbyt indywidualistyczni czasem. Raz, że mają jakieś takie nawyki jeszcze szkolne, to już tam inna sprawa, ale to się zmienia. I powiem tak, znaczy my musimy wyrosnąć z homo sovieticus'a. Musimy. Bo wszyscy jesteśmy tym dotknięci. Polska międzywojenna, jeśli chodzi o ilość organizacji, nazwijmy to pozarządowych, tak? Już nawet w czasach autorytarnych, czy w ogóle stowarzyszeń, grup, działań, to było po prostu dzisiaj to, co jest, to jest kropla w morzu tego, co było wtedy. Setki, setki organizacji, czasem powielających się programami i tak dalej, ale Polacy umieli, czyli będą umieli. Natomiast tu się w pełni zgadzam, tak, z opiniami. Absolutnie, tylko dodam swoje, ta szkoła musi się zmienić. Mówi o tym Żakowski, mówi o tym Edwin Bendyk, tak? Mówi o tym masę ludzi, którzy w praktyce uczą w szkołach. Ta szkoła musi się zmienić, bo ona jest nieprzystająca w ogóle do rzeczywistości. Jest za mało tej pracy programowej, natomiast no będzie lepiej, będzie lepiej. To ja wierzę. Ja nie jestem optymistą. Okay. Nie chodzisz na maszynę. Ja nie jestem optymistą, chodzę na wszystkie protesty. Słuchajcie, pracuję z młodzieżą, już trochę starszą, bo to jest młodzież policjalna, ale jeszcze nie studencka. I absolutnie to, co można dostrzec, no, wzorcowo, mogliby to w CEWR pokazywać, to ich indywidualistyczne podejście do swoich potrzeb, swoich pragnień, realizacji tego, co moje. Jest taka scena w Aniołach z Ameryki, kiedy anioł zlatuje i nie wiem, czy to jest tylko w wersji serialowej, czy to jest również w teatralnej, ale Emma Thompson zacina się i mówi I am the messenger. I to I jest po prostu zawsze na początku, nie we. I to rozumienie wolności jest w tym I, ja. Trudno dostrzec wolność, kiedy mówimy o my. I tutaj jest szkoła, która polega. W sensie nie daje rady. Nie daje rady. To znaczy, to jest piękne, że walczymy też o indywidualność. To jest piękne, że ludzie mogą wyrażać siebie, że są kreatywni, że nie wzorują się na innych, że próbują szukać jakiegoś takiego kontaktu sami z sobą i to jest super, że nie zabijamy tej indywidualności. Natomiast trzeba ją rozumieć w dialogu z innymi. I myślę, że to jest ten aspekt. Mogę jeszcze jedną uwagę? Ja pomyślałam sobie, że to wcale nie jest źle, że jest to I. Dlatego, że co z tego, że moje pokolenie było we, kiedy myśmy byli podatni na wszystkie ideologie. Znaczy myśmy byli kolektywni, ale właśnie tacy niesamodzielni. Więc w zasadzie jest większa szansa, że oni ominą te wszystkie właśnie pranie mózgu. Ale to musi być jakiś animator, tak? Musi być jakaś osoba pomagająca uprostyć, czy jakby zrealizować jakby ten pomysł. Bo wydaje mi się, że jednak samo się nie zrealizuje, bo sytuacja, którą oglądamy i się cieszymy z niej, że młodzi ludzie uczestniczyli w strajku kobiet, super, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli mówić o tym, że to jest jakby dowód pewnej zmiany. Tak długo jak nie wiem, czy to jest zaczątek. Boję się, że nie. Że to jest na razie za mało, żebyśmy mogli, że jakby systemowa robota to jest potrzebna, a ta instytucja jest potrzebna. I to poza państwową, absolutnie. Tak? Ale zgodzi się ze mną, jeżeli nie jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o zmiany w systemie edukacji. No tak, minister Zalewska chyba właśnie jest messengerem dobrej zmiany. Nie jest. Niech już lepiej tak zawiśnie, jak ten anioł zostanie tam. Natomiast jeśli jeszcze mogę dodać, bo to poczucie wspólnotowości, ono istnieje i ono jest wyraźnym pragnieniem. Zobaczmy wszystkie, Młodzież Wszechpolska, ONR, NOP i tak dalej. Można się śmiać, ale zauważmy, że to po prawej stronie jakby jest to poczucie wspólnoty bardzo mocne. Brakuje tego w szkole. Przychodzi taka organizacja, która podkreśla, my, tak, Polska wolna od uchodźców, no to też mają, Polska wolna od najeźdźców i tak dalej, Polska dla prawdziwych Polaków. Oni tworzą to poczucie wspólnoty, natomiast nie ma tego poczucia wspólnoty po tej drugiej stronie, liberalnej powiedzmy, liberalnej, lewicowej, nawet bez etykietek. Nie ma poczucia wspólnoty po tej stronie wolnościowej nawet, tylko jest indywidualizm i jakby na tym etapie szkoła poległa, bo dała na tacy. Ja często też powtarzam, troszkę wracając do polityki, tak naprawdę jestem bardziej zła na Platformę niż na PiS, bo PiS robi to, co zapowiedział. Nie oszukuje aż tak bardzo swoich wyborców, natomiast PO po prostu robiło nic, tak? W wielu aspektach, szczególnie jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o język debaty publicznej. I teraz mamy rozruby 11 listopada i to jest Święto Narodowców. Powstanie warszawskie, w którym walczył no kto? To walczyły raczej osoby o poglądach postępowych, a nie o poglądach faszystowskich, tak? A teraz to jest ich powstanie. Dlatego nawet już nie PO, wszystkie dotychczasowe rządy tak naprawdę zawiodły w tej sferze tożsamości, języka i po prostu pewnej takiego poczucia wspólnotowości, a odpowiedź dała prawa strona. Ja bym tylko jedno zdanie, że zastanawiam się nad tym, bo tak, absolutnie się, Gosia, z Tobą zgadzam, jeśli chodzi o potrzebę, pragnienie wspólnotowości, tylko pytanie, jak my operujemy jakby tą potrzebą, jak ją zarządzamy albo jak ją manipulujemy. I teraz okazuje się, że ona jest potrzebna po prawej stronie lub ona się realizuje po prawej stronie, trochę w związku z tym, że się pozbywa tej wolności. No bo tak naprawdę jakby tak jest przedstawiona, tak definiowana ta wspólnota, że nie musisz wtedy za siebie decydować. No oczywiście, myśleć, wspólnota narodowa nie zakłada. I teraz po drugiej stronie niby mamy się cieszyć, że my tę wolność tutaj mamy, obdarza się nią nas, możemy decydować. I nie przychodzi już do głowy to, że wolność może się realizować również we wspólnocie. Czyli jakby tak jak Ty powiedziałeś, to we i I nie wyklucza, one mogą współwystępować. ale żyjemy w takim kleszczu, że albo to, albo tamto. To jest chyba jakaś fałszywa alternatywa. To jest fałszywa alternatywa. To jest fałszywa alternatywa. Tam był głos koło Majki, siedzi kolega Majki, który podnosi rękę i... Powiedzcie, tak, tak, bo nie chcemy zajmować, nie? Co... Nie, to Bartek odpowiedział na to, co chciałem zadać pytanie. Chciałem zadać pytanie, czy w ogóle to poczucie wspólnotowości do pogodzenia z indywidualnością jednego pragniemy i drugiego. I bo często są te różne, tak? My nazywamy je teraz lewica-prawica trochę, tak? Bo lewica poszła w tą stronę indywidualizmu mocnego i jakby... Bardziej liberalność. No właśnie, liberalność. Nie lewica, bardziej lewica. To w ogóle jest, czy te dwie rzeczy, którą jedna jest wolnością i drugie, i czy to w ogóle jest do pogodzenia, a mimo obu tych rzeczy pragniemy. Znaczy, a mi wolni rozwinięci i pragniemy też przynależeć do większości. Nie lewica, liberalność. Znaczy no w obecnym układzie to jest lewica, tak? Ta socjaldemokracja taka trzeciodrogowa, powiedzmy. No tak, to też, no tak, i tam jest indywidualizm. No. Ja bym chciała nawiązać... A, proszę, proszę. Czy bo mnie zaciekawiło to, co Pani powiedziała o tej ilości znaczących organizacji. Najczęściej to były towarzystwa, z tego co pamiętam. Tak, towarzyszenia, towarzystwa. Pamiętam, że czytałam trochę, to rzeczywiście byłam pod wrażeniem i czy jest Pani znany powód, dlaczego tak wtedy po pierwszej wojnie światowej, w międzywojniu był taki, właśnie taka duża mobilizacja społeczna? Oczywiście, podstawowy, absolutnie podstawowy. Przez 120 lat nie było państwa, nagle było, tak? To było trochę na zasadzie Żeromskiego i Szklanych Domów, tak? Znaczy nasza Polska, wreszcie działamy, tak? Wreszcie możemy, bo odwracając sprawę, mało kto sobie zdaje sprawę, co to znaczy, kiedy państwo nie jest nasze. Albo kiedy jest zawłaszczone przez opcję, która nam nie pasuje. Ja cholera okazałam się złym prorokiem, bo wielokrotnie się kłóciłam ze studentami na zajęciach, przez wiele lat uczenia ich. Kiedy oni mi mówili, nie, rządy silnej ręki są fajne i w ogóle, i ja zawsze nie przypuszczając, naprawdę w najgorszych snach, że będzie to dotyczyło mojego życia, mówiłam, no wszystko fajnie, fajnie, ale co będzie, jak to będzie nie ten, co trzeba u władzy, tak? Jak będziecie po tej drugiej stronie, ha, 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 co? No właśnie, teraz już wiem, tak? Natomiast wracając do tej rzeczy, to było to, to znaczy brak własnego państwa, czy państwo, które zaczyna być wrogie, to jest... rzecz, którą pamiętają pokolenia wcześniejsze, tak? Ci z Was tutaj, ja trochę też jeszcze i troszkę wyżej ode mnie, tak? Wiekowo, pamiętam, a ci wszyscy poniżej nas już nie. I to jest naprawdę fatalna sprawa. I dlatego, kiedy już jest to własne państwo, czy ta możliwość, no to to jest po prostu poczucie totalnego zagospodarowywania, radości, to tak, po prostu. A poza tym trzeba było, bo nie było na nic pieniędzy, tak? Polska była biedna potwornie, potwornie, tak? Więc... Dwie rzeczy tylko, żeby Państwu uświadomić, bo my żyjemy teraz, to jest też jeszcze jeden element naszego indywidualizmu teraz. Jak ludziom uświadomić, co to znaczy brak wolności, kiedy wszyscy mamy smartfony, tak? I w zasadzie nie odczuwamy specjalnie, bo mamy może tańszą wersję parówek albo lepszą wersję parówek lub tam czegoś, ale my nie odczuwamy takich różnic poziomu życia, jak odczuwano kiedyś, tam, 100 lat temu, tak? Wtedy było tak, że 80% Polaków mieszkało całą rodziną w jednej izbie, 80%, a 70% Polaków nie miało własnego łóżka, tylko dzieliło to łóżko z kimś przymusowo, nie że z chęci, tak? Tylko przymusowo, więc to znowu jest pytanie, to też by się przydało zapytać, jak teraz ludziom wytłumaczyć, co znaczy strata wolności, kiedy my nie odczujemy jej w sensie materialnym, że jest bida, bo my jej nie odczujemy przez najbliższe dekady. Na tyle dobrze było stąd, no, ale ja nie chcę dorzucać pytań, tak? A jakbym mogła temat pociągnąć odnośnie tego pytania, no bo wydaje się, że te dwie przesłanki, tak? Odzyskanie wolności i to, że można, pojawiły się też po 1989 roku. Ale poszliśmy w zupełnie inną stronę, czyli poszliśmy mocno w ten indywidualizm. Być może to było prawdopodobnie też związane właśnie tym kolektywizmem narzuconym i brakiem tej wolności. Ale wskaźniki pokazywały, że właśnie zachłysnęliśmy się tym, a przecież też sytuacja ekonomiczna była okropna, tak? To, co wyrządził plan Balcerowicza i jak wielu Polaków popadło skrajną biedę i potem to już jest bieda pokoleniowa, no to te same przesłanki istniały, a jednak dopiero teraz budzi się ten oddolny ruch. Mogę odpowiedzieć anegdotą? Pamiętam wywiad z jedną z uczestniczek marszów kodowskich, która mówiła: ale ja nie chciałam wychodzić na ulicę z wami wszystkimi, bo mi się zaraz przypominały marsze 1 maja. Nienawiść do kolektywnych działań, nienawiść. Pamięć. Pamięć ohydna, tak? Przymus. Przepraszam, bo ja tak was słucham i patrzę wokół i nie macie racji. Nie mam. W 89 roku myśmy wskoczyli w wolność. Po prostu w wolność. Myśmy nie wiedzieli, jak mamy, co mamy z nią zrobić. Myśmy w ogóle nie mieli o tym zielonego pojęcia, co to też jest wolność. I co ja widzę po tych 27 latach? Widzę ludzi wolnych. Wy mówicie, że nie odczuwacie tego. Właśnie ja czuję, ja widzę, że rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Wy, 30-latkowie i 40-latkowie, może już mniej, jesteście tego fantastycznym przykładem. To nie jest tak, że społeczeństwo obywatelskie rodzi się pod tak. Ja mogę z mojego doświadczenia i z doświadczenia ludzi, z którymi studiowałam, z którymi się spotykam, myśmy musieli się, brzydko powiedziawszy, najpierw nachapać rzeczy materialnych. Myśmy reagowali na każdy kolor, myśmy nie mieli koloru. Także to, co w tej chwili ja widzę, to właśnie nie bądźcie tak krytyczni w stosunku do siebie. Wyście po prostu wytworzycie obywatelskie społeczeństwo. Jeżeli chodzi o szkoły, macie absolutną rację. Ja nie jestem nauczycielem. Ja mogę tylko z punktu widzenia moich dzieci. Szkoła uczy w tej chwili pracy w grupach. Uczy projektów. To coraz więcej jest takich mądrych nauczycieli, którzy nie każą wkuwać, tylko każą myśleć. To jest fantastyczne. Naprawdę zobaczcie, że tworzy się bardzo dużo fantastycznych i dobrych rzeczy. Także no właśnie, ktoś chce postawić temu tamę. Ktoś chce właśnie postawić temu tamę. Ja to widzę z zupełnie innej perspektywy i widzę, że ja po prostu będąc na marszach Godu, czy teraz na tym ostatnim marszu, zobaczyłam jedną rzecz. Boże, społeczeństwo obywatelskie. Rodzimy się. Wyście to zrobili, nie my. Wyście to zrobili. Wolność, która teraz rodzi. Właśnie tylko na przykład z drugiej strony nie, bo to się zgodzę, że rzeczywiście to jest pewnego rodzaju proces. Tylko jeśli chodzi o zaangażowanie, nawet jeśli chodzi o frekwencję w wyborach, to ona spada z roku na rok. No właśnie. Więc, zgadza się, ale to wiesz co, wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiłyście. W szkołach dochodzimy do I wojny światowej. Cała reszta, przecież... Ewentualnie drugiej. Tak, historię to prawdę mówiąc powinno się chyba uczyć od tyłu. No bo kurczę, po prostu ci młodzi, jak my im tego nie powiemy, my z mojego doświadczenia, jak ja moim dzieciom nie powiedziałabym o Mazowieckim, o Królu, to oni by gały na mnie po prostu otwierali. Także no tu szkoła bardzo mocno kuleje, no ale ja nie jestem specjalistą. To nigdy nie ma czasu i zaczyna się od początku, od starożytności i się kończy właśnie na II wojnie. Powinnyśmy od tyłu walczyć, uczyć historii. Ale też chciałam się odnieść, dlaczego jesteśmy tacy krytyczni, bo już gdzieś było wspominane wcześniej w różnych wypowiedziach, że to poczucie wspólnoty u tej, powiedzmy, myślącej progresywnie grupie, bo nie lubię takich jasnych podziałów lewica-prawica, tak, ale nie działają. Progres-regres po prostu. Taki przykład. Byłam w Warszawie, gdzie jednego dnia odbywały się 3 demonstracje. Wszystkie były antyrządowe, ale czemu ci wszyscy ludzie nie szli razem? Tego nie ma. I to kuleje. Tego nie ma, tak. Nie nauczyliśmy się jeszcze. Ale to jest długi proces. To nie jest... My się musimy uczyć wolności. Wiecie, że niektórzy ludzie jakby nie potrafią żyć z wolnością? Bo wolność to jest odpowiedzialność. Też, bo wy mówiłyście o wolności jako o prawach, ale wolność pociąga za sobą odpowiedzialność, bo jeżeli ty masz prawo wyboru i coś wybierasz, to ty musisz za ten wybór odpowiadać. Po drugie, odpowiedzialność za drugiego człowieka i ogromny szacunek dla drugiego człowieka. Dla mnie przynajmniej w ten sposób widzę tą wolność, a tego się uczymy, a mnóstwo ludzi wolności się boi. Oni wolą, żeby im powiedzieć zrób to, zrób to, zrób to, bo on za to nie odpowiada. To jest łatwiejsze, a wolność jest trudna. Bardzo, bardzo istotny głos. Ja mam kolejnym pytaniem, chciałabym nawiązać do tego, o czym wszystkim mówiliśmy. Chciałabym, aby Paulina, Ewelina, Karolina, Monika po części już powiedziała, co sprawia, bo wy działacie dziewczyny, to co Monika powiedziała, że gdzieś tam był pewien przełom i w niej coś tam pękło i się obudziło i zaczęła działać, ale wy rzeczywiście już działacie jakiś dłuższy czas i w środowisku takim aktywistycznym i prokobiecym i gdybyście mogły nam powiedzieć, co sprawia, że właśnie kobiety wychodzą na ulicę, że mówią głośno o tym, czego pragną, czego się domagają. No, jaka jest tego przyczyna i zaraz myślę, że powiemy sobie o jakichś tam konsekwencjach, ale co mogłybyście powiedzieć w tym aspekcie? Może ja zacznę, bo chciałabym, żebyśmy przeszli do pozytywnych elementów, a ja zacznę od tych negatywnych, żeby to po prostu powiedzieć i później żebyśmy już może spojrzeli na to w większym spektrum barw. Ja się troszeczkę czuję takim popsutym trybikiem w tej maszynie, bo tutaj też nie jestem tak optymistyczna, jeżeli chodzi o to, że to my jesteśmy tym strajkiem, że to my jesteśmy tymi wszystkimi osobami. My nie jesteśmy dobrym przykładem, jeśli chodzi o przekrój społeczeństwa i przekrój aktywności społecznej, bo no, umówmy się, nie jest jakby, no, wszyscy mamy znajomych ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej i naprawdę bardzo niewielki procent moich właśnie takich znajomych ze szkoły, bo to jest dobry przykład, to jest przekrój. Tam są po prostu ludzie z różnych stron, bo nawet jeśli chodzi o pracę, to tam mamy ludzi, którzy są zebrani wokół jakiegoś tematu, jakiejś umiejętności, może jakiejś branży. Szkoła jest dobrym przykładem i teraz jak sobie przypomnimy naszych kolegów ze szkolnych ław, to ilu z nich działa aktywistycznie, ilu z nich jest właśnie tym strajkiem. Ile tych osób, bo ja zaczęłam tracić kontakt. Właśnie, ale to sprawia, że na przykład właśnie ty, tak? Co się stało takiego, że właśnie ty, Ewelina, to, że działa bardzo prospołecznie, prokobieco, ma projekt właśnie liderki obywatelki i gdzieś te kobiety wynosi tak, żeby działały, funkcjonowały i są fantastyczne tego efekty. Tak samo Karolina, Monika, nie mówiąc o Gosi, tak, która gdzieś z działalności aktywistycznej przeszła do działalności polityczno-aktywistycznej. No właśnie, no jaki jest ten czynnik taki, że właśnie gdzieś z tych swoich podwórek, właśnie z kanał, przed telewizorami i no, gdzieś tam tego świata właśnie zapętlonego wokół siebie, swojej rodziny, no co sprawia, że na przykład no właśnie, że część osób się aktywizuje, a tak jak mówisz, no część albo mówi, że ich to nie obchodzi, albo nie rozumie tego. Może właśnie to poczucie odpowiedzialności, bo tak naprawdę wszyscy, tak jak powiedziałaś Paulina, no jestem uprzywilejowana, tak jak ty, jestem młoda, wykształcona, nie muszę się, nie wiem, martwić o jutro, nie mam patologicznej sytuacji w rodzinie, ani żadnych tego typu historii i tak naprawdę strajk kobiet walczy o to, żeby każda kobieta miała prawo do samostanowienia, żeby każdej kobiecie można było zapewnić opiekę medyczną, opiekę psychologiczną, pomocę w przypadku przemocy domowej. I tak naprawdę mówimy za te osoby, które boją się mówić własnym głosem. Wiesz co, ja jeszcze dodam, że to jest kwestia zaufania, społecznego, to jest właśnie to, o czym wcześniej też powiedziałam, czyli to, że z jednej strony nam jest w miarę łatwo przyjąć, że okej, jeżeli będę miała jakiś wybór moralny, jeżeli mam odwagę budować własną moralność na własnych doświadczeniach, przemyśleniach, sięgam po to sama, a nie korzystam na przykład z gotowców podawanych na religii, powiedzmy. Tylko odważył się zbudować własną moralność, bazując na informacjach, które zbieram przez całe życie. Bo nie wydaje mi się, żebym była gorszym człowiekiem niż ktoś, kto jakieś prawo wcześniej ustanowił i też mogę sobie taki system wartości zbudować. I teraz tak, bardzo, czy może nie bardzo łatwo, ale dość łatwo jest nam przyjąć, że jeżeli my będziemy stać przed jakimś wyborem, to dokonamy tego właściwego. Natomiast nie wiem, na ile to jest świadome. Wydaje mi się, że podświadomie możemy się jednak obawiać, że ta nasza moralność jest niesprawdzona, że na tyle właśnie siebie znamy, ile się sprawdziliśmy, czy na ile doświadczeń byliśmy wystawieni w życiu. Właśnie przez te nieuświadomione obawy często jesteśmy, no nie jesteśmy skłonni zaufać tej drugiej osobie, że ona dokona właściwego wyboru, sama podejmie właściwą decyzję. I teraz wydaje mi się, że troszeczkę właśnie to zaufanie, to, że jednak wyszło się poza te granice i popełniło się parę błędów w życiu, to, że zebraliśmy jakieś tam doświadczenia, wydaje mi się, że każdy z nas miało jakąś tam ścieżkę. Dla nikogo to, może nie powinnam mówić dla nikogo, ale dla większości z nas, okej, były pewnie jakiś tam jakiś punkt zapalny w życiu, może było ich kilka i one się nabudowały, ale to był proces, przeważnie to był proces, to nawet jeżeli ktoś siedział, jak to się mówi, przy garach, kobieta siedzi przy garach, nagle wstaje i mówi okej, dość, wychodzę na ulicę, to najczęściej nie jest tak, że ona nagle zyskuje pełną świadomość swoich praw, możliwości, wszystkie informacje na nią spływają, tylko ona stoi na tej ulicy i trochę gdzieś tam głupio się czuje i zastanawia się, kurczę, w zasadzie to ja nie słyszałam, czy nie czytałam tej ustawy, albo no chcę tej wolności, ale właśnie nie wiem, co to jest, nie? Dla mnie też tak było i ja tak dalej się czuję. Z drugiej strony jest inaczej. Z drugiej strony walczymy też o takie zmiany systemowe, bo w momencie, kiedy, no nie oszukujmy się, ale każdy w Polsce wie, gdzie, u kogo i za ile może sobie zrobić aborcję, tak? I w momencie, kiedy właśnie rozmawiałam z ludźmi, powiedzmy, nie z dużych miast, i każdy wie, tylko nie chce się ludziom o to walczyć. To jest ten element uczenia się wolności. Nie każdy chce wykonać wysiłek, bo w tym momencie jest to jakiś taki akt obnażenia się ze swoimi poglądami, ze swoimi potrzebami. Ludzie niestety lubią czasem utrzymać status quo i myślę, że to też jest problem. I dopóki gdzieś tam systemowo, odgórnie będziemy wszystko tabuizować, to i dopóki właśnie kobiety z małych miejscowości, ze wsi nie wyjdą na ulicę, i to jest też w ogóle swoją drogą pewien fenomen strajku kobiet. Tak. I to pierwszy raz od naprawdę bardzo wielu lat udało się coś takiego osiągnąć. To znaczy, że naprawdę dążymy do tych zmian, naprawdę do nich dążymy i one są potrzebne, bo tak samo było w latach 80., dopóki nie zastrajkowali robotnicy, nic nie było możliwe. To, co opowiadał Wałęsa, tak, na spotkaniu, my że sobie możemy gadać, debatować, wszystkie parę osób, które mu pomogły i dopiero potem nagle się zrobiło. Ja chciałam się tutaj wtrącić, to pytanie, które Daria zadałaś, zresztą kolejne pytanie, które zadałaś, tak jak powiedział Bartek na początku, dla mnie są takie pytania, na które nie mam gotowych odpowiedzi, mam bardzo dużo różnych refleksji, ale brak jakiegoś takiego konkretnego zdania, które mogłabym tu mądrze wypowiedzieć. Natomiast przez parę lat, realizując takie projekty, powiedzmy, aktywizacyjne, które zapraszają kobiety chętne, aby zacząć działać w obszarze aktywności takiej obywatelskiej albo społecznej, to te motywy, które kobiety miały, zgłaszając się do nas, było ich około setki mniej więcej w tym momencie, są bardzo, bardzo różne i nie zawsze też, myślę, są one tak, jak chcielibyśmy sobie wyobrażać, czyli tak, chcę działać, zależy mi na dobrze wspólnoty, na tym, żeby zrobić coś dla kogoś, żeby zrezygnować właśnie ze swojego indywidualizmu. Bardzo często te kobiety mówią o takim motywie: chcę wyjść z domu, nie chcę być tylko z dziećmi, chcę coś zrobić, ale nie wiem co i nie wiem jak. I czasami zaczynają to robić z nami w fundacji, ale też kończy się projekt i niekoniecznie one zostają i robią to dalej. Bardzo często to się kończy i na przykład uczestniczą w kolejnym projekcie, gdzie już niekoniecznie są sprawczyniami, ale też odbiorczyniami jakichś działań, czyli na przykład uczestniczą w szeregu różnego rodzaju warsztatów, bo szukają po prostu jakiejś aktywności pozadomowej, pozazawodowej. To jest jedno, a druga rzecz... bardzo ważna potrzeba, prawda? Tak, oczywiście. Ja nie neguję tej potrzeby, tylko myślę sobie, że też możemy wpaść w takie uproszczenie, że jak ktoś zaczyna coś robić społecznie, to powoduje nim jakaś taka właśnie chęć, motywacja, o której sobie mówiliśmy wcześniej. Czasami te motywacje są inne, co niekoniecznie, oczywiście nie oceniam tego. Ale też bardzo silna motywacja, która się pojawia, która, myślę, że zagrała właśnie w przypadku strajku kobiet, to jest zwyczajna złość. I tutaj tak myślę sobie też tym, co Ty powiedziałaś, że bardzo często to nie są kobiety, które, nie wiem, walczą świadomie o prawa kobiet, tylko są wkurzone, że ktoś aż tak bardzo ogranicza ich konkretne prawo. Granice. Tak, przekroczyły jakąś granicę. Kiedy siedzą w domu i same nie wiedzą, co z tą złością robić, to wychodzą na zewnątrz i szukają innych osób, żeby z nimi sobie pokrzyczeć. Dla mnie to była pierwsza motywacja jeszcze przy ruchach dziewuchom pojawiły się tutaj we Wrocławiu. Ja poszłam po prostu nie dlatego, że miałam jakiś pomysł na to, jak to wszystko zmienić, tylko po to, żeby spotkać inne osoby i sprawdzić, może ktoś inny ma jakiś pomysł, pogadać razem, zrobić burzę mózgów, pokrzyczeć razem, wykrzyczeć tę złość z siebie, to wyrzucić po prostu i poznać inne osoby, którym też coś nie pasuje. To nie znaczy, że mamy gotowe rozwiązanie, ale właśnie problemem też często jest to, że kiedy taka osoba wychodzi, kiedy pokazuje swoją twarz i nagle staje się twarzą rewolucji, to oczekuje się od niej właśnie tych gotowych rozwiązań. I później, kiedy te osoby podążają ślepo też za taką rewolucją, bo ludzie podążają ślepo w jedną, w drugą, w każdą stronę potrafią, nie? Co z tego, że akurat tym razem trafi się to by po naszej myśli, innym razem może się to trafić inaczej, będzie jakiś inny ruch, który niekoniecznie będzie zgodny z tym, o co my w tym momencie walczymy, i też ludzie mogą wybiec, bo akurat coś poczują. Z tym, że później, kiedy te osoby dowiadują się, że nie ma gotowego rozwiązania, pojawia się rozczarowanie, pojawia się gorycz i jest odrzut w drugą stronę. I to jest właśnie to, co często doświadczamy. Nie mamy... To co ty mówisz? No to jest właśnie... Tak, oczywiście, że to jest naturalne. Tylko, że w tym wszystkim odbijamy się, tak widzę, troszeczkę jakby mniejsze są te rzuty i troszeczkę bliżej tego środka złotego zaczynamy krążyć, troszeczkę więcej się edukujemy, trochę więcej jest tych informacji, też żyjemy w takich czasach, kiedy tej informacji naprawdę jest dużo i ciężko jest przebierać, nie da się tego wszystkiego przeczytać, nie? Także jest coraz lepiej, ale to wszystko zajmie nam jeszcze dużo czasu. I musimy zacząć myśleć perspektywicznie, że niekoniecznie dla siebie walczymy też o wolność, ale też dla tych kolejnych pokoleń. W związku z tym chciałabym się zapytać, jakie, to pytanie kieruję do Was wszystkich, jakie realne działania widzicie przed nami, tak? Bo teraz spotykamy się, protestujemy, wiecujemy, wykrzykujemy nasze postulaty, podpisujemy petycje, ale tak jak mówisz, już miałyśmy w sumie tutaj, mieliśmy we Wrocławiu taki troszeczkę rzeczywiście spadek tej energii po kwietniowych demonstracjach, gdzie nagle wszystko nam się zaczęło rozmywać, tak? Bo gdzieś po prostu ten boom przeminął. Ale z jaką falą wróciło. Tak, wróciło, ale to też był jakiś zapalnik, tak? To był jakiś zapalnik, dlatego wróciło. I co robić, żeby to nie było taką sinusoidą, tylko żeby szło procesem i miało realne przełożenie na nasze życie, że to nie tylko, to jest fantastyczne, że my się spotykamy, że my przychodzimy, że ludziom się chce w tej fatalnej pogodzie, w środku tygodnia, że biorą wolne z pracy i tak dalej, ale jakie widzicie realne perspektywy na to, czy widzicie, czy właśnie... Czy macie jakąś wizję? Czy na razie to jest gdzieś tam jeszcze w takim procesie i jest gdzieś czas na to, żeby to się gdzieś tam delikatnie formowało, znaczy delikatnie, powoli, Aczkolwiek no, tu jest takie zagrożenie, że te osoby, które może, bo nie wszyscy będziemy liderami, tak? Po prostu to jest takie bardzo naturalne, że my jako ludzie przyjmujemy różne funkcje społeczne w społecznościach. I niektóre osoby mają predyspozycję do liderowania, inne chcą uczestniczyć, inne nie będą chciały nigdy uczestniczyć. Ale co zrobić właśnie z tymi osobami, które chcą, może nie mają tyle siły przebicia, żeby stanąć na barykadach i coś tam krzyczeć, ale dla nich jest ważna ta ich wolność i autonomia, tylko żeby one, ten ich entuzjazm i ta nadzieja, którą zobaczyły, tak, w tych naszych protestach, żeby to gdzieś nie uleciało. Jak do tego podchodzicie? Ha! Ha! No, tak? Ja bym powiedział tylko tyle, że to niestety wymaga pozytywistycznej roboty, bo nikt, żadna grupa osób nie jest w stanie żyć w ciągłej ekstazie i to lektura kilku książek socjologicznych każdemu z nas taką wiedzę da. Więc cóż, że teraz jest boom, ale tego boom nie będzie non-stop. To wcale nie dowodzi, że ludziom już się nie chce, przeżyło, już inaczej myślą. Tylko po prostu, no, tak działa kultura, tak działa społeczeństwo. Więc tak naprawdę może to są momenty, w których równolegle powinna się odbywać ta zapowiadana, sygnowana robota oddolna, klubowa, takich spotkań. Gdzieś coś się montuje, no bo kiedy ludzie się organizują i widzą, że okej, coś zdobyliśmy, coś się nam udało, idziemy dalej. Kiedy widzą materialną konsekwencję tego. No, teoretycznie czymś takim było odrzucenie tego nieszczęsnego projektu obywatelskiego. Więc to był efekt, tak? Coś wygraliśmy, więc i teraz pytanie, jak to mogłoby przebiegać, aby mogło się procesowo dalej wydarzać, ten proces edukacyjny. Jeżeli wiemy, że ta naczelna instytucja, nazwijmy ją po prostu szkołą, która jest zarządzana centralnie, raczej tymczasowo nie będzie stwarzała takiej sytuacji, to jak to robić poza szkołą? Ja uważam, że to jest praca taka od podstaw, praca pozytywistyczna. Jest. Znaczy ja tylko chciałam powiedzieć, że przy okazji drugiego strajku w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, czyli drugiego czarnego do poniedziałku, wyszły dwie petycje. Jedna z warszawskiej grupy w obronie praw kobiet i nasza wrocławska, gdzie zaczęłyśmy zbierać podpisy pod wycofaniem religii z oświaty. Jako po prostu jeden z torów walki i od jutra, od godziny 16 możecie się wszyscy podpisać w klubokawiarni Coffee Planet, do czego zachęcam. W internecie też na Ogólnopolskim Strajku Kobiet zrobimy może jakieś wydarzenie albo post, który będzie wisiał na górze, gdzie będzie można sobie pobrać takie pliki, zebrać podpisy wśród znajomych i odesłać lub odstawić na określone miejsce, bo to jest też jeden z aspektów, tak jak mówisz, praca u podstaw, jeden z aspektów, który był dla nas cholernie ważny przy organizacji, to znaczy, żeby wyjść z tego internetu i facebookowego aktywizmu. Oczywiście. Bo to po prostu prowadzi donikąd i co z tego całego klikactwa. To jest świetne narzędzie do promocji takich wydarzeń, natomiast tak jak cały czas podkreślamy, strajk kobiet odbywał się w Wałbrzychu, strajk kobiet odbywał się w Świdnicy, Legnicy, w wiosce pod Zakopanem, w wiosce na Suwałkach, o której nazwy nawet nie pamiętam, w Warce, gdzie dziewuchy z Warki przysłały nam zdjęcie, stały tam w 5 pań 50+ z jednym transparentem. I to jest właśnie sukces. Absolutnie. I to jest ta praca u podstaw. I te 5 pań ubranych na czarno w oba czarne poniedziałki pokazują pewne postawy obywatelskie swoim koleżankom z pracy, swoim przyjaciołom, rodzinie. I to one ciągną ten dyskurs, o który nam chodzi, tak? Proszę bardzo, ja za chwileczkę. Tak, znaczy ja się chciałam troszeczkę odnieść do tego, bo Według mnie, tak jak mówiliśmy o tym, że szkoła jest nieprzystosowana, tak, a tu wszyscy mamy smartfony i tym podobne, tak samo no, musimy zaakceptować to, że media społecznościowe są tym dynamitem. Była arabska wiosna, tak, to jest świetne różne protesty społeczne, a sukces pierwszego protestu był między innymi dzięki hashtagowi Czarny Protest i wrzucanym zdjęciom na Facebooka, tak, bo ludzie o tym się po prostu dowiedzieli przy okazji. Tak, więc nie można tego się nie kończyło. Ale nie skończyło się. Wtedy wyszło bardzo dużo ludzi na ulicę, bo to było rozpropagowane i każdy gdzieś miał swoich znajomych i widział. Ludzie sobie na czarno robią zdjęcia z karteczką Czarny Protest. I to działa. I to jest dobre. Lepsze narzędzie niż artykuł w Gazecie Wyborczej. Naprawdę. Druga kwestia, bo ja mam troszkę wątpliwości. Super, że strajk ale się Facebook odbył. Też, przepraszam, że się wetnę, ale Facebook też... Żyjemy w tej facebookowej bańce i nam się wydaje, że dostęp do Facebooka mają wszyscy, tak? Więc też potrzebujemy tych ludzi, działaczy. Ja nie mówię, że nie. Po prostu jakby chciałabym docenić już rolę Facebooka. Nie, no oczywiście to jest świetne narzędzie, natomiast tak, mówię... Plus w tych małych miejscowościach, tak, no jednak ludzie mają internet, Facebooka, nie? Ja też miałam takie wątpliwości co do strajku. Właśnie już wielokrotnie był podawany argument, że w dużym mieście to nie ma strachu, żeby wyjść, tak? Bo jest nas dużo, nie będzie z tego powodu konsekwencji. Ja natomiast obawiam się troszkę o skutki tego, że wyszło w jakimś miasteczku 5 pań, bo one teraz będą napiętnowane. Wiecie, gdyby to wyszło 100 kobiet w miasteczku 10-tysięcznym, to by było coś, a jak wyszło 5, to ja się obawiam, że ten cel... Ale one przecierają szlaki. Uważam, że się wycofają. Z tego względu, że spotka je taki ostracyzm społeczny, czy też na poziomie pracy, czy czegoś, że po prostu mogą nie chcieć się już więcej angażować. To mogę ja się wciąć? Dobra. O to jeszcze tylko tak dokończę, bo co dalej? No, wiemy też, że te protesty nie były dlatego, że lubimy protestować i że to jest podstawa społeczeństwa obywatelskiego, bo to jest pewnego rodzaju narzędzie. Ja zaangażowałam się politycznie, bo działałam wcześniej w organizacjach pozarządowych i po prostu jestem... Nie oszukujmy się, prawo się dzieje na poziomie samorządu w Radzie Miejskiej albo tworzy je prezydent, na poziomie parlamentu dzieje się w parlamencie. Więc petycje i zaangażowanie są ważne i nacisk społeczny jest ogromnie ważny. Natomiast nie możemy liczyć na to, że nasze postulaty z petycji, pod którym się podpiszemy, zrealizują ludzie, którzy tych postulatów nie czują. Więc dla mnie to był też taki motyw. Ja wiem, że jak zapukam do posłanki Nowoczesnej albo do posła PO, no to oni nie przepchną tego, tak? Bo raz, że nie będą chcieli się mieszać. No mówię tu przykładowo, więc to był ten mój jakby poziom, żeby się zaangażować. I to, co się wydarzyło, że od protestów przeciwko, tak? Bo były protesty przeciwko zaostrzeniu, przeszliśmy w niektórych miastach do protestów za czymś, czyli na przykład za liberalizacją. To jest ten krok, to jest ta debata i teraz trzeba ją, kolokwialnie mówiąc, po prostu grzać. Ja też byłam jedną z inicjatorek Ratujmy Kobiety. Dlaczego projekt Ratujmy Kobiety powstał? Nie powstał dlatego, że wierzyliśmy, że ten parlament zalegalizuje Ratujmy Kobiety, tylko widzieliśmy, że jest projekt Ordo Iuris i nawet jak ten projekt nie przejdzie, to da narzędzia władzy, mówiąc, 500 000 osób się podpisało, trzeba zrobić nowy kompromis i zaostrzyć w jakimś zakresie. Więc gdyby nie było Ratujmy Kobiety i 215 000 pod tym drugim projektem, to nie byłoby tego wyważenia, prawda? I by była zgoda, jest kompromis ten, to teraz tworzymy nowy kompromis, bo jest takie zapotrzebowanie społeczne. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy my dalej podkreślali tę potrzebę liberalizacji. Bo to jest nawet taktyczne. Jak nie będziemy podkreślać liberalizacji, to właśnie to wahadło się przesunie, że na Jasnej Górze 100 000 się modli za dzieci nienarodzone, 500 000 pod Ordo Iuris, petycja zaostrzająca z drugiej strony. Więc my też nie możemy się ograniczać i pozostać przy tym, co jest. Już abstrahując, że to nie jest kompromis i to jest pozbawienie kobiet praw, ale po prostu trzeba iść w drugą stronę po to, by oni nie zaostrzyli. Z drugiej strony jest dużo kobiet, które popiera strajk kobiet i które angażuje się w różnych miastach w działania przeciwko właśnie zaostrzaniu, natomiast same nie są za liberalizacją. Ale ja 10 lat temu też nie byłam za liberalizacją, bo żyłam w bańce, że to jest kompromis. A w momencie, kiedy akurat osobiście tak zaczęłam się interesować współpracować ze środowiskami feministycznymi czy działającym na rzecz praw kobiet, przepraszam, no to też zobaczyłam, jak to jest przekłamane. Więc mam wrażenie, że wiele kobiet też funkcjonuje po prostu w tym przekonaniu, że to jest kompromis, a to nie był kompromis, bo to nie było zawarte ze stroną społeczną, tylko między Kościołem a rządem, tak? Kobiety zebrały wtedy 2 miliony podpisów, żeby nie wprowadzić kompromisu. Nie, pod referendum, przepraszam, pod referendum dotyczącym aborcji. No i co wtedy zrobił Sejm? Zmielił te podpisy, nie zrobił referendum, a to był ten słyszalny głos i on został po prostu zdławiony i dopiero teraz po 23 latach się budzi. Po tych 23 latach życia no w fałszu, tak? Że jest coś takiego jak kompromis, a to kompromisem nie jest. To, tak jak właśnie ważne głosy, chciałabym tutaj nawiązać do wywiadu i też odnieść się do wywiadu Eweliny. Jak bardzo ważne są też takie autentyczne i odważne głosy w tej takiej debacie społecznej, jak na przykład był wywiad z Natalią Przybysz, tak? Rzecz bardzo dla jednych bardzo kontrowersyjna, tak naprawdę gdzieś została przełamana, gdzieś przebita ta bańka hipokryzji, tak? I osoba publiczna, artystka powiedziała na głos to, co tak naprawdę dzieje się w życiu wielu z nas, czy naszych znajomych, bliskich, i powiedziała o tej swojej wolności, prawie do wolności, i nie dlatego, że chciała dokonać aborcji, bo miała zagrożenie życia, tylko po prostu, bo nie chciała urodzić kolejnego dziecka. I gdzieś rzeczywiście została bardzo, bardzo zhejtowana, również kolokwialnie. Środowisko kobiece też by to takie, nazwijmy to, wolność, by bardzo się podzieliło. I tak właśnie Ewelina, ja bym się chciała Ciebie też zapytać, bo Ty też rok temu udzieliłaś dla mnie, pamiętam, jeszcze nie znałyśmy się osobiście, ale takiego przełomowego dla mnie wywiadu. Powiedziałaś też o bardzo osobistych i trudnych sprawach, o tym, czego często właśnie nie mówimy, nie dajemy sobie tej wolności zawalczenia o siebie i powiedzeniu o tych, bo łatwiej nam walczyć o te rzeczy zewnętrzne, takie prospołeczne, tak? Ale o te osobiste. Czasami gdzieś tam nie ma tego przyzwolenia społecznego, znaczy przyzwolenie jest na tak zwane siedzenie, tak? Pranie brudów we własnym domu, siedzenie cicho, ale jak ważne są te głosy liderek opinii publicznej, osób, które tak jak Justyna Kowalczyk jakiś czas temu powiedziała, depresji, tak? Ile osób gdzieś tam to też otworzyły, przełamało się z taką stygmatyzacją, tak? Tej choroby. Tak jak właśnie Natalia Przybysz powiedziała o swojej aborcji, tak samo jak Ty mówiłaś o przemocy, gdzie po prostu tak naprawdę stała się orędowniczką wielu kobiet, które tej przemocy doznają właśnie w takim swoim życiu codziennym, prawda? Jak właśnie Ty uważasz, czy to z takiego swojego osobistego doświadczenia, czy to rzeczywiście ma przełożenie na to, że kobiety, no ja osobiście uważam, że tak, ale czy Ty masz takie właśnie, nie chciałabym sobie sama odpowiadać na pytanie, tylko bo Ty pracujesz tak z tymi kobietami, no, miałeś cudowny projekt Moc w Przemoc, bardzo ważny moim zdaniem. I jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo tutaj też mówimy o tej wolności, a tej właśnie tej takiej domowej, osobistej. Wiesz, jakbym nie wierzyła, że to jakoś się przekłada, to pewnie też nie zdecydowałabym się mówić o jakichś osobistych doświadczeniach. Na ile to się przekłada, to jest mi ciężko to ocenić. Uważam, że to, co zrobiła Natalia, czy w ogóle gdzieś przyznawanie się do czegoś, przyznawanie w tym sensie, że nie mamy klimatu do tego, aby mówić normalnym językiem o naszych prawach, więc okazuje się, że do aborcji trzeba się przyznawać. Więc te osoby, które się pierwsze do niej przyznają, torują drogę do zmiany narracji, więc z tego powodu to jest bardzo ważne, żeby nazwać pewne doświadczenia, mówić o nich wprost. I to, co się dzieje, jakby ta reakcja na wyznanie Natalii też pokazuje nam, jak bardzo jednak dużo w nas jest niechęci do faktycznego, takiego liberalnego myślenia o aborcji, czyli o aborcji jako o prawie, niezależnie od przyczyn. A jeżeli zaczynamy oceniać przyczyny, to zawsze może się okazać, że jakaś przyczyna jest bardziej prawidłowa, a jakaś jest mniej prawidłowa i naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest kwestia tego, czy ja mam przestrzeń, finanse na dziecko, czy to dziecko jest chore i to nie ma znaczenia, bo jeżeli oceniamy przyczynę, to zawsze się będziemy mogli ze względu na nasze bardzo różne światopoglądy do tej przyczyny gdzieś tam odnieść krytycznie. Więc bardzo jest ważne, żeby taką narrację gdzieś alternatywną wprowadzać, to jest istotne. Natomiast jeszcze wracając do wcześniejszego pytania, do tego pytania, jak naszym zdaniem działać tak, żeby tą aktywność gdzieś pobudzać czy utrzymać. Ty pytałaś o projekt Moc w Przemoc, który dotyczył przemocy seksualnej i moja główna lekcja z tego projektu też jest taka, i to jest coś, co próbuję teraz praktykować, że ja z tymi treściami trudnymi dla większości z nas, czy przynajmniej tak ogólnie rzecz biorąc, tabuizowanymi, nie chcę już docierać do grona, które jest przekonane. I tak jak sobie siedzimy tutaj, my się ze sobą zgadzamy wszyscy. I jak ja prowadziłam projekt związany z przemocą seksualną wobec kobiet, też miałam taki dylemat, czy po prostu zrobić sobie te wszystkie szkolenia, które tam zaplanowałam dla kilkuset osób, otwierając je i zapraszając ludzi, którzy będą chcieli na nie przyjść. I tak by było łatwiej po prostu. Ale uznałam, że jednak chciałabym pójść tam, gdzie nikt mnie nie zaprasza i docierać do tych grup, które mogą mieć faktycznie problem z przemocą seksualną lub z jakimkolwiek innym problemem, w zależności od tematu projektu. Dlatego, że jestem jednak zwolenniczką działań systemowych i to wszystko, co robimy, jest bardzo, bardzo ważne. I wierzę w te mikrozmiany, wierzę w to, że każda zmiana jest ważna i gdzieś tam też pączkuje i przynosi efekty. Ale ja jestem niecierpliwa. Ja nie chcę tak długo czekać, aż te mikrozmiany zaczną działać. Ja bym chciała, żeby to się troszkę jednak działo szybciej, żeby to się działo właśnie w edukacji formalnej, żeby to się działo na poziomie systemu. Dlatego w projekcie Moc Przemoc szkoliliśmy głównie policjantów, z różnym bardzo skutkiem, ale przynajmniej pierwszy raz ktoś mi mówił o tym, że na przykład kobieta, która tańczyła wcześniej z mężczyzną na dyskotece, nie wyraziła zgody na seks, który potem nastąpił i że to nie usprawiedliwia tego seksu i że to jest gwałt, co naprawdę było awangardą dla wielu uczestników tej szkoły. Więc ogólnie rzecz biorąc, to jest dla mnie teraz droga i to próbuję robić w fundacji. Chcę pójść tam, gdzie nie jestem mile widziana, chcę być trochę takim kretem. Dziękuję. Ja bym chciała tylko jeszcze coś powiedzieć o tej cierpliwości, bo ja też jestem bardzo niecierpliwa, strasznie, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie wiem, czy wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że właśnie dla tych kobiet z tych małych miejscowości, które wyszły na ulicę piątkami, dziesiątkami, czasem setkami, super, dla bardzo dużej części tych kobiet to był pierwsze tego rodzaju w ogóle działanie, pierwsza podjęta samodzielnie jakaś decyzja polityczna, jakieś pierwsze działanie, którym chciały zadecydować o swoim losie, swoim i też innych osób w tym państwie, dlatego te osoby prawdopodobnie w pierwszej kolejności wrócą najpierw do tych swoich małych domków, w małych miejscowościach i troszkę czasu im zajmie przetrawienie tego, co się wydarzyło, deedukowanie się. Niektórzy się schowają w muszelki, inni od razu zaczną czytać. No, jedni do tego już nigdy nie wrócą, ale część na pewno wróci, część jeszcze będzie się edukować, tylko że to nie nastąpi od razu, dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, że fala to nie jest tylko ten moment, gdzie ta woda jest na tym najwyższym poziomie i następuje zalanie, tylko to jest cały proces i właśnie w tej części, tak jak mówiłeś, no nie możemy żyć tylko w tej ekscytacji, bo byśmy po prostu zwariowalibyśmy, no, organizm by tego po prostu nie wytrzymał, to wypala człowieka i to grozi wypaleniem i to jest coś, o czym my akurat wszyscy tutaj wiemy, że w pracy aktywisty standardem jest etap wypalenia i to się pojawia, o tym się nie mówi za dużo, a to są te momenty, kiedy aktywista znika czasem na tydzień, czasem na miesiąc, czasem na kilka lat. Ale to sam przykład po prostu z Wrocławia, gdzie kilka dni po Czarnym Poniedziałku w tym samym tygodniu był Marsz Równości, parę dni później demonstracja przeciwko CETA, I po prostu z demonstracji na demonstrację było coraz mniej ludzi. I bardzo duża grupa. Mnie to szalenie dziwi. Ale równości akurat było więcej osób niż kiedykolwiek. To prawda, no, to prawda. Więc ja bym powiedziała, że to było akurat jakby czarny protest też przyczynił się do większej popularności marszu równości. No? To ja podbiję jeszcze ten temat, który tu cały czas przebiega, też jako zwolenniczka działań nudnych, rutynowych i ja nie jestem, ja jestem cierpliwa do bólu, przerażająco z doświadczenia, jak się 3 lata czeka na artykuł, który się napisało, to naprawdę człowiek jest przyzwyczajony. Czasem mam fazę buntu, ale generalnie jestem nudziarą, która potrafi godzinami, latami czekać na efekt. I w związku z tym pomyślałam sobie tak, czyli mamy przynajmniej jedno ważne pole, które nam się tu wyłoniło. Nie zostawmy tych kobiet z małych miejscowości samych, a ja dodam jeszcze jedną rzecz i to już wasza głowa, tak? I polityczki, bo to jest kapitalna sprawa być polityczką, ważna rzecz. Trzeba iść do polityki, tak? Słyszycie ludzie? Trzeba iść do polityki. Trzeba iść do organizacji i tu są osoby, które pomogą, a ja będę tylko mówić, jak to w historii było. Ale w każdym razie, teraz z historii powiem jedno. To, co się wydarzyło, patrząc z perspektywy czasu, co ja mogę powiedzieć jako człowiek, który zna historię kobiet od XIX wieku, a właściwie od końca XVIII do teraz. To jest totalny przełom, patrząc z polskiej perspektywy, że te kobiety z tych małych ulic i z tych małych uliczek wyszły i że dwa te strajki były i że jeszcze młodzi dołączyli w ogóle. I że ty tu siedzisz i mówisz jako polityczka, że to ma sens i wy też, to jest totalny przełom. To jest totalny przełom z jednego prostego powodu. Mianowicie takie coś już było, to znaczy było podobne. Kobiety w XVIII roku dostały prawa wyborcze, ponazywały wiele rzeczy żeńskimi przymiotnikami, były zachwycone tym, że mają równe prawa, tylko potem się okazało, że nie mają równych szans, tak? I to już się tak nie udało. Ale też powiedzmy sobie, pole do działania miały krótkie, bo było 20 lat, a potem przyszła druga wojna, wszystko dupnęło i bo tak było. I teraz mamy powtórkę, znowu jest nowe otwarcie. Więc ja mam taką prośbę z perspektywy historyczki kobiet, do działaczek, działaczy i do was wszystkich. Pamiętajcie o tym, żeby w tym ferworze działania, bo będzie coraz trudniej teraz i znowu się będą zawężać pola. My już, dygresję kończę boczną, my już się rzucamy i tak, nie wiemy co najpierw, trybunał nie, Jezus, religia w szkołach nie, aborcja nie, antykoncepcja, nie wiadomo za co się chwytać teraz, bo się robi gorąco. Ale żebyśmy w tym wszystkim nie zapomnieli o tej pokazanej podmiotowości kobiet, bo takiej drugiej szansy nie będzie. Ale właśnie... Kobiety ją raz pokazały, już tego dokończę, kobiety ją pokazały w XVIII roku, ona przepadła, potem znowu było wszystko ważniejsze. Ratowanie tkanki narodowej w czasie II wojny światowej, bo ona naprawdę ginęła, tak? To było ważniejsze. Ważniejsza była niepodległość, potem było ważniejsze, co do dara włożyć. W 60., 70., 80., jak były strajki, to było widać za Solidarności. Ważniejsza była wolność, znowu kobiety sprawy poszły na bok. Tak. Teraz pierwszy raz mamy... że one wyszły na jaw i tego nie zawalmy. One nie mogą nam zniknąć z pola widzenia, tak? I to też jest w pewnym sensie fenomen, bo... Fenomen. Będziemy, to znaczy odczuwamy już tą solidarność nie tylko, ale nie tylko na poziomie ogólnopolskim. Bo na ulicę wyszła Korea. I to jest w ogóle też fenomen, tego nie było nigdy. Wyjdą kobiety w Rzymie. Na ulicę wyszła cała Ameryka Łacińska. Tak, a tego nigdy jeszcze nie było. I tego nigdy jeszcze nie było. Nie było nigdy tego ruchu. Tak, tak, a dlatego tego nie można poprać i to można zrobić z Zawiercia i z Wrocławia. Tak? Myślę, że to poszło już, tak się ta maszyna rozbujała, że to nie jest do zatrzymania. Tak, i nawet jak będzie czasem wolniej, czasem ktoś się znudzi, tak, nie będzie ale to poszło. To nie, to będzie. Dzięki wam, bo to jest wasza robota. Ale to trzeba dalej podsycać ogień, jak najbardziej. Muszą być doniesienia medialne, muszą być szkolenia, tak, właśnie, żeby zadbać o te uczestniczki, które chciałyby więcej się dowiedzieć. Natomiast jakby... Będziemy mieli ciebie z poziomu polityki też, tak? No, kiedy? Także działać trzeba szybciej. Okej, no dobra. To się stanie. Można powoli, ja wam mówię z perspektywy. Natomiast jakby cały czas nie może ten temat umrzeć i nie możemy przejść do porządku dziennego, bo się obudzimy za 3 lata, no ja uważam, że za 7, gdy będzie już inny parlament, gdzie będzie możliwość, by zawalczyć o prawa kobiet. Ale nie będzie debaty i znowu będziemy zaczynać od zera, dlatego tak ważna jest teraz, publicystyka też dużo daje, prawda, to, że pojawiają się artykuły, myśl krytyczna, przywoływane są sytuacje w innych państwach, także to po prostu musi dalej trwać. I patrzmy globalnie. Patrzmy globalnie. Mówiłaś o zmianie narracji, Ewelina, że wychodzimy ze strefy tabu, tak, w przypadku osób publicznych. Jeśli mogę, ja bym jeszcze mocno naciskał na to, bo jak mówimy tutaj o prawach kobiet, o tym, że to było spychane w tej narracji o wolności, absolutnie się z tym zgadzam. To jest jakby coś, czego wciąż doświadczamy, bo są ważniejsze. Jest plan Morawieckiego, jest, tak. Jest tutaj zagrożenie na wschodzie i islamizm i tak dalej, żeby po prostu myśleć o tym jak najszerzej, jako o obronie wolności grup mniejszościowych, bo chociaż kobiety statystycznie są większością, to kulturowo są mniejszością. Oczywiście. I w tym sensie bardzo bym apelował za tym, abyśmy myśleli, właśnie tu mógłby być sprawdzian tej wspólnotowości, wspólnego myślenia o grupach mniejszościowych, że jeżeli przyjdzie pomysł na to, aby robić polską wersję ustawy o przeciwdziałaniu propagandzie homoseksualnej, to że będziemy mieli po prostu tęczowy poniedziałek i że będziemy mieli 20 000 ludzi we Wrocławiu. I my się dołączajmy, mimo że akurat działamy w organizacjach kobiecych, tak? Bo nie możemy odpuścić, bo po prostu to najpierw przyjdą po nich, potem po nas. Tak? I to jest jakby, tak, dokładnie, to jest jakby walka o wolność grup mniejszościowych, no, tam gdzie ten dominujący dyskurs spycha na margines, uznając, że to są kwestie nieważne, nieistotne, prywatne. Tak? No to jest ta solidarność i to jest ten przykład po prostu 3 manifestacji jednego dnia w Warszawie, wszystkie antyrządowe. Ale... W sumie nie martwmy się, że nie są razem. Tak? No, na razie niech dobrze, że są koło siebie. Tak? Dobrze, że w ogóle są. Tak? Tak. Natomiast pora na dalszy. Ale patrzmy globalnie, patrzmy na to, że nawet ten nudny, o którym nikt nie rozumie, o co chodzi, Trybunał Konstytucyjny jest tak samo ważny, tak? Czyli dołączmy też do manifestacji, jak jest w obronie Trybunału, tak? Nie tylko... Nie zdajemy chyba sobie z jednej rzeczy sprawy. Będziemy walczyć tak jak tu panie o równość kobiet, o równość LGBT. Natomiast w momencie, w którym nie wyjdziemy na ulicę, kiedy nie zawalczymy o Trybunał Konstytucyjny, to my możemy sobie głęboko wsadzić. A jego prawie już nie ma. I prawdopodobnie nie będzie wyborów. Naprawdę trzeba uświadomić sobie, że jeżeli w Polsce nie będzie trójpodziału władzy, no to w ogóle pozamiatane. To w ogóle mamy pozamiatane. A o tym my niestety w tych, tak myślę, nie chcę tutaj źle mówić, ja myślę, że wiele osób, które wyszło na w czasie Czarnego Protestu, nie ma zielonego pojęcia o Trybunale Konstytucyjnym. Ale zaczynam pytać. Aborcja dotyczy ciała, a Trybunał jest czymś abstrakcyjnym. A to jest nieprawda. Marta Lempart fajnie powiedziała. Tak? Dlaczego ludzie nie chodzili na marsze kodów? Bo walczyliśmy o Trybunał, który walczy o wolność. Tak, dokładnie. A teraz była możliwość pójść na ulicę i zawalczyć o wolność bezpośrednio. Tak, tak? Bo zagrożona sprawa ciała. Także trzeba rozstrzygać cały czas. Ja w związku z tym właśnie mam takie pytanie, głównie do Eweliny, Bartka i Moniki, a oczywiście zachęcam też pozostałe osoby do wypowiedzenia się. Jak uważacie w takim razie, czy to ważne, jak powiedział Bartek przed chwilą, czy wolność ma płeć? Czy wolność jest kobietą, czy wolność jest mężczyzną, czy wolność w ogóle może być heteroseksualną? Czy wolność wszystka ma płeć, ma orientację seksualną i ma tak zwaną rasę i portfel konkretny, status ekonomiczny. To bez dwóch zdań. 30-letnim, białym, wykształconym mężczyzną. W klasie średniej. No właśnie. Jak to... Nie, to różnie, bo jak to się śmieją na amerykańskich uczelniach, teraz lepiej być Żydówką, lesbijką, czarną i w ciąży, tak? Ale to są oczywiście żarty, tak? Ale, nie, ale generalnie tak, są te podziały, prawda? Są te podziały. Mnie najbardziej właśnie martwi to z perspektywy historii kobiet. Może teraz ja najpierw i już. Że ciągle te sprawy i kobiecego ciała, i właśnie praw reprodukcyjnych, i praw kobiet były ciągle spychane przez uwarunkowania historyczne. Czy to wojna o niepodległość, czy to bieda, czy to walka z biedą, czy o hasła socjalistyczne. Naprawdę, jak się prześledzi historię ruchów socjalistycznych w XIX-XX wieku, też te kobiety giną. Mimo że teoretycznie jest mowa o równouprawnieniu, ten słynny tam program paryski PPS-u, pierwszej takiej wielkiej, ważnej partii lewicowej, tak? Też niby równouprawnienie, kobiety potem giną, tak? Bo się okazuje, że one nie mogą wyjść z domu i zostawić dzieci, żeby pójść na zebranie komórki partyjnej, no facet może, one nie, tak? Więc to jest mój właściwie, już nawet nie chodzi o diagnozę, chodzi o ten apel, żeby nie gubić perspektywy kobiecej, bo będzie źle. To musi być wiek kobiet, tak? A kobiety pociągną facetów ze sobą, tak? To jest pewne, wszystkich wezmą. Także no, to z mojej strony tyle. Ja za bardzo nie wiem, jak można. Ja bym powiedział, że tak, może to, co wymieniliśmy, no, to jest... Żyjemy w takiej rzeczywistości, neoliberalnej rzeczywistości, gdzie to jest bardzo sformatowana usługa, bardzo sformatowany przywilej, ta wolność, tak? To jest właśnie ta wolność większości. No ale tak jak mówię, no, większości, ale pamiętajmy, no, tych, którzy mają władzę formułowania dyskursu, no, to jest mniejszość, która staje się większością. No to i tutaj bardzo ładnie scharakteryzowaliśmy tę grupę. Moglibyśmy jeszcze parę elementów dodać. Najmniej chyba, chociaż może się mylę, ale mówiliśmy o tym wykluczeniu ekonomicznym, bo to jest absolutnie bardzo, bardzo istotne. Można być białym mężczyzną, 30-letnim i tak dalej, ale nie dysponować kapitałami symbolicznymi, ekonomicznymi, które powodują, że ta wolność już jakby nam nie przysługuje, tak? Jest reglamentowana. Albo staje się jakimś przywilejem, momentem. To wykluczenie ekonomiczne, nie? To tak. Nie możemy mówić, bardzo silnie. Przepraszam, nie możemy mówić o wolności w sytuacji, kiedy jesteśmy niewolnikami pracy, do której musimy chodzić, żeby przeżyć. Chodzimy do pracy na przykład, której nienawidzimy, jest bezsensowna, nie daje nam żadnej satysfakcji i to takie życie nas okupia, odtępia. Tak to wygląda przeciętnie. Więc jak możemy mówić o wolności? Jak ktoś może sięgać po wolność, kiedy jedyne o czym myśli o godzinie 22, jak wraca z 12-godzinnej zmiany, to jest, żeby obejrzeć sobie ten jeden odcinek tego serialu i żeby jeszcze nie zasnąć na nim, nie? Bo rano trzeba wstać i rodzinę do pracy. Realizacja, tak? Siebie i tej wolności. Albo brak pracy. Tak? Albo też brak pracy. To też 12 godzin szukania pracy, czyli bezczynności przymusowej jest gorsze niż 12 godzin pracy. Ja tylko chciałam dodać... Ja tylko dodam, bo dużo też było mówione o edukacji, młodzieży, no i właśnie raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, jakby dyskryminacji w szkole, jakby to jest najbardziej procentująca przesłanka, status ekonomiczny do dyskryminacji obecnej wśród młodzieży. To jakby też jest pytanie, jak o tej wolności z młodzieżą rozmawiać, która też no, można w Polsce w miarę legalnie podjąć pracę od 16 roku życia i z mojego doświadczenia mnóstwo osób studiowało dziennie i też pracowało. No i też jakby można skończyć 5-letnie studia magisterskie, ale na zajęciach spać albo nie przychodzić, no bo się po prostu pracuje, bo potrzebuje się pieniędzy na takiej zasadzie. Jeszcze ta wolność jest bardzo konserwatywna. Ta wolność boi się nowości. Tak naprawdę, tutaj jeszcze nie było to powiedziane, ale jeden z największych wrogów wolności jest strach. I na przykład ta prawica, która tak walczy ze wszystkim, to moim zdaniem on się strasznie boi się zmian i ten motor napędzający te wszystkie ONR-y to jest też strach przed uchodźcami, homoseksualistami, przed jakimikolwiek zmianami, dlatego tak boją się też kobiet, ponieważ to jest zmiana tego status quo. Status quo jest bardzo wygodne, bardzo fajnie się żyje tak jak jest, byleby nic nie zmieniać, bo może stracę, bo może przestanę mieć wpływ. Dlatego ta wolność, o której mówiliście tutaj, ta wolność z portfelem heteroseksualnego mężczyzny w wieku tam około 30 lat, to jest ta wolność także tak naprawdę strasznie przestraszona przed jakimikolwiek zmianami. I ta narracja, mówienie o tych zmianach, tak jak wywiad Natalii Przybysz, czy w ogóle jakiekolwiek pokazywanie tego, że Można żyć inaczej, to co zrobił też na przykład Robert Biedroń w sprawach homoseksualistów, gdzie na początku strasznie się go bano albo śmiano się z niego. To słynne pierwsze przemówienie w Sejmie, gdzie wszyscy rechotali z powodu byle słówka. Zmieniło, jak dużo on zmienił, jak dużo się zmieniło, bo nagle okazało się, że może wygrać wybory. Jakiś tam w Słupsku teoretycznie, ale w praktyce przecież tam jest taki tam przekrój społeczny. Teraz wszyscy chcemy mieszkać w Słupsku. Ale chodzi o to, że się wszystkim wydawało, że gdzieś tam na uboczu, a tak naprawdę tam też jest przekrój społeczny, tak jak wszędzie indziej. Też musieli go wybrać ludzie, którzy mają różne poglądy. Tak. I nagle okazało się, że byli w stanie, był w stanie on zebrać większość, tak, która go wybrała. A więc to, że zaistniał w ogóle, bardzo dużo zmieniło. Więc takie zaistnienie w innych tematów jest bardzo ważne i myślę, że właśnie przełamanie tego strachu tej drugiej strony też będzie bardzo ważne, żeby ta wolność rzeczywiście mogła być inna i pełniejsza. Nam jest potrzebna kobieta prezydent na przykład, nie? Chociaż nie ta kobieta. Różnie to wygląda, tak? Była premier Suchocka przecież i tak naprawdę kompletnie to nie miała. Ale w jej rządzie na 27 stanowisk nie było żadnej innej kobiety. Ona była po prostu, faceci się, to jest ten szklany klif, tak, na który ją wystawili. Olszewski nie skonstruował rządu, Pawlak nie skonstruował, no to znaleźć. Tak. Ale premier była Kopacz i teraz jest kolejna kobieta premier, też nie jest bardzo dużo. Nie, ale potrzeba nowych tych, czyli wiesz, tak jak homoseksualista w Słupsku, tak potrzebna jest prezydent kobieta, tak? Na przykład. Tak, ale to powinna być prezydent, która odniesie rzeczywiście sama ten sukces, tak. Ona wykreuje z siebie jako marka, a nie będzie tak jak Kopacz spadkobierczynią jakichś tam politycznych układów lub jak Szydło wystawiona... Ja myślę o czymś takim, jak ty mówisz, takiej sobie. Ale nie patrzmy na... Ja bym chciał patrzeć na kobiecość jako na pewną wartość. Niech ta kobiecość będzie reprezentowana nawet przez anatomicznego mężczyznę. A jasne. To już wygrywa. Tak. Coś z tego, że to będzie anatomiczna kobieta, a mentalnie... Konserwatywny facet przestraszony, tak? Jeszcze tylko chciałam dodać, zgadzam się oczywiście z tym, co zostało wcześniej powiedziane, że ta wolność jest bardzo określona, ma konkretne cechy, takie jak właśnie płeć, rasa, klasa ekonomiczna i tak dalej. I też właśnie z tego powodu raz jeszcze trochę powtórzę to, co powiedział Bartek, żebyśmy rzeczywiście o tych prawach myśleli szeroko, żebyśmy się nie skupiali na jednej grupie i dlatego mi bardzo odpowiada definicja feminizmu, którą proponuje bell hooks. Ja właśnie taką się czuję feministką. Mi nie chodzi o równe prawa kobiet, mi chodzi o absolutną rewolucję społeczną, która sprawi, że będziemy sobie równi, wszyscy, niezależnie od cech, które prezentujemy, tych anatomicznych czy innego rodzaju. Znaczy równoprawni, bo równi nie będziemy sobie. Tak, w tym sensie, tak. W tym sensie sobie równi, czy że w tym sensie zapanuje sprawiedliwość społeczna. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo czas nas goni. No właśnie, do Gosi i do Bartka i Karoliny. No bo ty jesteś polityczką, wyrosłaś oczywiście z roli aktywistki, ale oczywiście kontynuujesz tą drogę. I polityka jest bardzo często kojarzona z brakiem wolności, właśnie wręcz z uwikłaniem, aktywizm wręcz odwrotnie, co nie zawsze tak naprawdę ma takie przełożenie. A znowu, i stąd właśnie pytanie do Ciebie, ale ja już od razu zadam pytanie Bartkowi, bo to będzie taki jakiś taki może dysonans tutaj między tymi dwoma polami. Czy można być wolnym w polityce? I do Was pytanie, jesteście przedstawicielami świata kultury, sztuki, który bardzo nam się kojarzy, tak? Z taką wolnością, z wolnością wyboru, z wolnością poczynienia, z wolnością działania, a okazuje się, że no, to chyba tak nie do końca jest. I jak to jest? Jak to jest z tym światem polityki, z tym światem kultury, sztuki? O wolności słowa może już nie będę przyturzać, nie porozmawiamy, nie ma z nami Andrzeja też, który bardzo dużo by mógł nam powiedzieć w tym temacie, ale chciałabym tak jeszcze taki wiecie, póki jeszcze nam publiczność utrzymuje, pomimo bardzo ciekawej dyskusji, aczkolwiek powiedzmy, parę słów, jak to jest z Waszej perspektywy? Znaczy to ja tak szybciutko, bo według mnie to jest źle postawione pytanie. Działam zarówno w stowarzyszeniach, jak i w ruchach nieformalnych, tak jak Dziewuchy, tak jak i w polityce. I tu nie chodzi o to, że polityka to jest brak wolności. To zależy, jaka jest partia polityczna. Zieloni są akurat partią na wskroś demokratyczną, nie są partią wodzowską, nie są partią liderską. Decyzje są podejmowane przez demokratycznie wybraną Radę Krajową. Przewodniczący tylko, bo mamy kobiety i mężczyznę, zawsze tak samo jak mamy reprezentację 50/50 we wszystkich szczeblach władzy w partii, już od 2003 roku. Natomiast powiem tak, może być ruch oddolny, społeczny, gdzie jest dyktator albo osoba uważająca się za dyktatora i mimo, że to nie jest polityka i mimo, że nie ma struktur partyjnych, to nie ma tej wolności tam, tak? Bo nie jest dopuszczany inny głos, bo nie są szanowane inne opinie, bo jest wszystko robione po prostu odgórnie i centralnie. Ale równie dobrze może być partia polityczna, która jest obowiązana tak statutem, musi zapisów statutowych przestrzegać, musi działać w określonych formach prawnych, no bo tym się partia charakteryzuje. Natomiast może być ten statut tak skonstruowany, a ludzie, którzy są w tej partii, są tam ideowo, a nie karierowiczowo, że tak to ujmę, więc im chodzi o cel. Dlatego wtedy jest otwarta debata, wielonurtowość, a decyzje są podejmowane przez demokratycznie wybrane organy, a nie przez jedną osobę zarządzającą. Więc to nie są dwa światy, tak? Bo to wszystko zależy od ludzi i od tego, co oni chcą osiągnąć w danym, czy to ruchu społecznym, czy w danym stowarzyszeniu lub fundacji, czy też w partii politycznej. Forma jest wtórna. Tak, forma jest wtórna, chodzi o cel. Chodzi o cel i o to, w jaki sposób, jakie są osoby i czy one pozwalają na demokratyczną dyskusję i na demokratyczny sposób podejmowania decyzji. Ja tak z perspektywy jeszcze ruchów miejskich i różnych organizacji, w których działałam, chciałam powiedzieć, że no niestety też jest bardzo dużo fundacji, stowarzyszeń, które cierpią na tak zwaną grantozę. To znaczy nie wychylamy się, nie podpisujemy się pod różnymi petycjami czy pismami stosowanymi przez inne organizacje działające w tych samych jakby obszarach, no bo nie dostaniemy dotacji, nie dostaniemy dofinansowania do projektu, a to jest coś, co utrzymuje organizację na powierzchni i pozwala na dalszą działalność. Więc to jest bardzo złożony, myślę, problem. I są organizacje, które owszem wychylają się, ale mogą. I podobna sytuacja jest teraz, ja działam też w publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu. Oczywiście bronimy wolnego teatru i wolności słowa i wolności ekspresji i wyrażania poprzez sztukę. Natomiast nasza wiedza na temat tego, w jaki sposób działa spór zbiorowy, w który weszli pracownicy teatru, wygląda tak, że w sporze zbiorowym też jest kilka osób chronionych. To znaczy oni nie mogą zostać zwolnieni przez obecnego dyrektora Cezarego Morawskiego. Więc to są te osoby, które walczą najbardziej i najmocniej i walczą głosami właśnie tych, którzy nie mogą się tak wychylać, bo też mają swoje kredyty, też mają swoje rodziny na utrzymaniu, a jak wszyscy wiemy, a może nie wiemy, w kulturze na etacie, w teatrach nie zarabia się dużych pieniędzy. W muzeach, też w ogóle w instytucjach kultury nie zarabia się pieniędzy. Więc też i na przykładzie różnych organizacji pozarządowych i na przykładzie instytucji kultury widać, że walczą ci, którzy mogą, są w pewien sposób chronieni. I teraz też wracając troszeczkę, jeszcze nawiązując właśnie do strajku kobiet i do tych 5 pań z Warki, które są po prostu przeuroczym przykładem Tak, musimy je chronić. Musimy je absolutnie chronić. To piękne, że są takie postaci i przecierają gdzieś tam szlaki, natomiast solidarność, faktycznie nie wiem jak, to jest... Nie głośno mówią, to by coś się działo. W kontakcie, no właśnie, informować, czy no nie mają problemów w pracy. Kod obiecuje pomoc prawną też, chociażby nie wiem. Trzeba o nich mówić. Tak, trzeba mówić. Trzeba o nich mówić. Tak. Nagłaśnić wszystko, tak jak teatr, nagłaśnić sprawy, tak samo. Tak, nie gasić światła, jak pan ostatnio. No ja bym powiedział, że oczywiście polityka jest wszędzie, w sztuce również i od dyrektora, dyrektorki instytucji to są jakby konkretne artystyczne, kulturalne, a również polityczne decyzje. Zależy co będziemy wystawiać, jak będziemy to pokazywać, więc jakby obłudą jest twierdzenie, że tam to jest przestrzeń, w której nie powinno być polityki, tak? I to oczywiście referuje do wypowiedzi dyrektora Brody, który formułuje takie zarzuty wobec pełniącej obowiązki, w tej chwili tak formalnie Dorota Munkiewicz występuje, dyrektorki Muzeum Współczesnego, że wdarła się polityka do Muzeum Współczesnego. No dobrze, to co to oznacza? To oznacza, że przeskanujmy sobie program tej instytucji w ciągu ostatnich 5 lat. Okej, pojawia się wystawa Domy Srebrne jak namioty, która bierze jakby pod lupę wątek kultury romskiej. W niebezpiecznym, trudnym, niefajnym momencie dla Wrocławia, w którym mamy spór o koczowisko na Kamieńskiego. No polityczne, a jakby nie było. Mamy wystawę Wotkę Niumach o współczesnych tożsamościach żydowskich. Również niewygodne. No niewygodne, no bo można, jak się okazuje, przed ratuszem palić kukłę Żyda bez zabierania głosu przez włodarzy miasta oficjalnie. Więc innymi słowy, róbmy sztukę kantowską, po prostu opowiadającą o pięknie. Piękną sztukę robimy. Nie zapraszajmy w programie społecznym, który ja mam okazję czy przyjemność jeszcze, możliwość realizować w tej instytucji, o prawach gejów, lesbijek, o prawach osób będących mobowanych w Amazonie czy w strefie ekonomicznej w okolicach Wałbrzycha. Nie róbmy spotkań o kobietach, prawach kobiet, nie róbmy spotkań o tożsamości, o białym stoku. Nie róbmy, tak. Oczywiście nikt tego oficjalnie nie formułuje w ten sposób, ale jak, jeżeli nie w ten sposób, ja mam czytać polityczność tej instytucji? Tak, ona jest polityczna, bo świat jest polityczny. I w momencie, w którym ktoś postanawia zmienić dyrekcję, w sytuacji, w której ta instytucja zbiera naprawdę dobre recenzje, nie tylko w kraju, ale też z zagranicy. Jest krytyczną, dobrą instytucją, która inaczej niż oddział Muzeum Narodowego, zwany Muzeum Sztuki Współczesnej, który nie jest Muzeum Sztuki Współczesnej, tylko oddziałem pokazującym sztukę tworzoną w pierwszej połowie XX wieku. Nie jest sztuką, nie jest wystawą krytyczną. Ona nie zaczepia i nie powoduje, żebyśmy weszli w rozmowę, abyśmy się spotkali tak jak tu się spotykamy i się zastanawiali nad tym, czym jest wolność. To jest możliwe w Muzeum Współczesnym. Dlatego Muzeum Współczesne Wrocław jest niewygodną instytucją. Dlatego wolność artystów, artystek, którzy mogliby pokazywać się i otwierać jakiś dialog, jakąś dyskusję, prowokować do debaty, w tej przestrzeni jest zagrożona. I to, co teraz doświadczamy i wciąż uczestniczymy w kontekście Teatru Polskiego, zapewniam Was, że w drugiej połowie listopada będzie ponownie tematem we Wrocławiu, dlatego że miasto, ogłaszając konkurs na nowego szefa Muzeum Współczesnego, szefową, do tej pory milczy. Nie wiemy, kto jest w tych 5 kopertach, nie wiemy, kto będzie tego kogoś wybierał, chociaż jest ogłoszony konkurs. To prawdopodobnie będą to 3 osoby wskazane przez prezydenta Rafała Dudkiewicza do wybierania tej osoby. I teoretycznie 1 stycznia będziemy mieli... A ze środowisk twórczych nikogo? Czy... Myślę, że nie. Ale albo z takich środowisk twórczych, które są jakby... Odpowiednie, to jest dobre słowo, odpowiednie będą. I jeszcze ostatnia rzecz na koniec, żeby nie było tak słodko, żebyście spokoju nie szli w sobotnią noc, w perspektywie niedzielę. I tu czynnik genderowy, nie pomniejszałbym go, absolutnie. To, że kobieta zarządza tą instytucją i że są określeni określeni kandydaci, a nie kandydatki do obsadzenia tej instytucji nie jest bez znaczenia. Kropka. W takim razie dzięki wam wielkie. Czy są jakieś pytania jeszcze? Ja chciałam stać, gdzie było słodko. Tak. W takim razie, nie przedłużając już, bo czekają nas kolejne wydarzenia, ja wam przepięknie dziękuję za dzisiaj bardzo wartościową, ważną, merytoryczną dyskusję, a państwu również, i życzę nam, żeby wolno nam było być wolnymi, dużo wolności i odwagi. Wolność kocham i rozumiem. Dziękuję.